wszystkich. Mam nadzieję, że jesteśmy na wizji. Jeśli tak, to... Michał, Gozaimas. Miło mi Państwa tutaj gościć tego uroczego wieczoru. Ledwie co zaszło słońce, więc oczywiście pająki wracają do ciemnych kątów. Ściszę trochę tą muzykę, ale tylko dla siebie. No i, że tak powiem, no i co przegrywy? Kolejny piątek, wieczór, sami w domu, oglądając mnie jeszcze, zamiast grać w jakieś fajne gierki, no ale cóż, nie będę oceniał wyborów życiowych cudzych, skoro moim wyborem życiowym jest siedzenie tu i streamowanie dla Państwa, ale jest to dla mnie wielki zaszczyt i wielka radość tutaj móc z Państwem dzielić ten wieczór, który poświęcimy na kilka różnych rzeczy. Na razie plany są takie, jak muzyczka trochę za głośno. A teraz? Chwilę. Bo to dobra muzyczka. To musi przejść. Jak nie jest głośniej niż ja, to jest dobrze. Nie, no dobra. To było niemiłe, żeby jeszcze podgłośnić, ale album jest wart posłuchania. Więc tak. Więc dzisiaj plany są takie, jakie widnieją w opisie. Więc na później sobie zarezerwujemy Vademecum Grafomana, który pokazywałem na odcinku Top 10 najciekawszych książek wszechczasów na moich półkach, którym mogli Państwo obejrzeć lub nie. Natomiast na inny... Momencik. Czym ja to mogę? Na inny odcinek... O, to są drugie. Momencik. Na inny stream zostawimy Vademecum Journalisty, który również ma bogaty zasób tematów, który moglibyśmy omówić czy przeczytać tutaj, jak różne takie artykuły pisać, jak relacjonować wydarzenia na świecie. Wrzuciłem tam jeden temat z Vademecum Journalisty. Bodajże jest to temat 30, czyli jak pisać komunikaty z frontu, który to temat myślę, że jest dosyć na czasie. Natomiast większość ograniczamy do Vademecum Grafomana, który Państwo wybrali jako książkę, która najbardziej Państwa interesuje z tych wszystkich śmiesznych, ciekawych książek, które pokazywałem wtedy na tamtym odcinku. Więc to będzie drugi człon tego streama. A zanim przejdziemy do pierwszego członu, to chciałbym podziękować za 30 zł donacji od Karl Hungus 2 tygodnie temu. Karl Hungus napisał: "You the real MVP". Panie Hungus, to pan jest prawdziwym MVP. Więc no, nie pokazało się na streamie, bo oczywiście wtedy nie streamowałem, ale bardzo mi miło i jesteśmy już o tyle bliżej do celu kupna Technological Slavery Teda Kaczyńskiego, ażebym mógł się jeszcze bardziej radykalizować. A propos Teda Kaczyńskiego, to wczoraj, dobrze, że mnie Państwo nie widzieli, bo miałem wąsiska i wyglądałem może nie najlepiej w tych wąsiskach, ale musiałem sobie wąsisko zostawić, ażeby nagrać dla Państwa recenzję filmu o Tedzie Kaczyńskim nowego. Ted K się nazywa i wyszedł już tam z 2 tygodnie temu i obejrzałem i wreszcie wczoraj zrecenzowałem, więc będę albo dzisiaj wieczorem, albo jutro to edytował, no i wrzucę jakoś na dniach. W każdym razie, no, dosyć pikantny film. Jeśli Państwo mają okazję, szukają czegoś do obejrzenia na dzisiaj, na weekend może, no to polecam Teda K, to wtedy akurat wejdzie moja recenzja i będzie można się z nią zgodzić albo nie zgodzić, ale przynajmniej obejrzawszy ten film. Optuję za tym, abyś przeczytał cały rozdział 5, jak napisać powieść. Jestem fanem historii romansu przewodniczącego spółdzielni mieszkaniowej z księgową. Tak, to jest jeden z tych fragmentów, które przeczytałem w całości i rzeczywiście jest on bardzo zabawny. Aczkolwiek Vox Populi musi być, więc będzie głosowanie, czy będę prosił Państwa po prostu o pisanie na czacie numerka tematu, który się Państwu podoba i będziemy tak wybierać ilościowo jakby. No, natomiast
No to właśnie już gładko przeszliśmy do tej sekcji pierwszej, czyli co będzie na kanale i czym się w ogóle zajmuję ostatnio. Zerknąłem sobie na zeszłomiesięczny stream, ostatni stream jaki zrobiłem, czyli Mistrzostwa Filozofii Zachodniej Gala MMA. I na tej książce mówiłem, że brnę i czytam Arystotelesa. I pewne rzeczy się po prostu nie zmieniają. Czas stanął w miejscu, czas przestał istnieć, bo dalej czytam Arystotelesa. Ale żeby nie było, że wyłącznie czytam Arystotelesa i nic innego, w ogóle tutaj nasza moja firmowa okładka, w sensie zakładka skórzana, która można będzie ją wygrać na zlocie pająków czy coś. Żeby nie było, że tylko Arystotelesa miele tak cały czas, no to zrobiłem sobie wakacje od Arystotelesa. I parę innych krótkich książek przeczytałem, trzy nawet, nie wiem czy je pokazywałem już na streamie, ale to jest reszta tych książek teologicznych, które zamówiłem za te duże tam dotacje, jakie kiedyś były. Jest to mianowicie, a może pokazywałem, w sumie nie pamiętam, no ale szybko jeszcze pokażę. Hierarchie niebiańskie pseudo-Dionizego Areopagity, dobrze, przeczytałem. Heksameron świętego Bazyla Wielkiego. I tutaj Boecjusz, o pocieszeniu, jakie daje filozofia. Więc to sobie szybko przerobiłem. Trzy takie teologiczne albo około teologiczne książki były bardzo fajne. Mi się szczególnie Heksameron mi się niesamowicie podobał. No a jak tylko Arystotelesa pokonam, co myślę, że teraz już nastąpi, mam szczerą nadzieję, że jak Arystotelesa no przebnę przez niego, to będę mógł się zabrać za The Way of Man, która jest książką, która mnie bardzo ekscytuje, żeby ją wreszcie przeczytać, bo dużo dobrych rzeczy o niej słyszałem na 4chanie oczywiście, więc wiadomo jak to jest, rzut monetą zawsze, ale zakupiłem też tą książkę, bo wydaje mi się, że teza jej jest na tyle radykalna, że jest warta mojej uwagi i nie powiem, żebym się zgadzał z tą tezą tej książki zawczasu, ale również tego nie wykluczam, więc na pewno będzie to świetne antidotum na taki bullshit, jak był w tym King Warrior Magician Lover, który tam już recenzowałem. Więc no, to pewnie będzie moja kolejna recenzja taka książkowa, bo nie wiem, czy zrobię z tego nową formułę, no a oczywiście wcześniej będą Grecy. Będę też robił sobie kostium na Greków niebawem, szukałem jakichś fajnych takich wieńców laurowych na internecie, ale są albo drogie, albo kiepskiej jakości, więc chyba kupię po prostu liście laurowe w markecie i je przykleję do druciku czy czegoś i zrobię własną koronę laurową. Czy planuję zrobić następne Q&A? To na 5000 subów. Muszą okrągłe liczby wpadać. Więc będzie na 5000, będzie na 10000, potem na 50 albo na 25. Ale no, to nigdy do tego nie dojdzie, więc. Ale na 5000 na pewno będzie. I mam już thumbnail gotowy. O, hello Melissa, nice of you to join. To śmieszne w sumie. It's pretty funny that, you know, we do these collabs with Makai and people are coming over from his channel, clueless as to what's happening here and what do you know, everything is in Polish, so I feel bad for you guys, but there are at least two videos with subtitles, but it's quite a chore to translate them. No, jak państwo nie wiedzieli, to zrobiłem dwa odcinki z moim brytyjskim doppelgangerem, przynajmniej gościem, który się zajmuje bardzo podobnymi książkami jak ja i ma trochę podobny styl i poczucie humoru, więc się skontaktowaliśmy, no i na jego kanale, na GC Mackay, można zobaczyć moje wystąpienie najpierw, takie bardziej na poważnie, a potem wziąłem też udział w podcaście z dwoma innymi brytyjskimi pseudointelektualistami, które to było już bardziej na śmiesznie. Myślę, że no, dobrze reprezentowałem Polskę na scenie międzynarodowej i no, że tak powiem, Polska górą weszło mocno na tych streamach. Tak, ale to są najbliższe plany na odcinki, więc za parę dni jest Ted Kaczyński, potem Grecy, potem The Way of Man. A i jeszcze w ogóle ten stream ostatni, co proszę zbanować tego użytkownika,
ten ostatni stream, gala w mistrzostw walki na pięści zachodniej, filozofii, to nie było tak po nic. Państwo mogli sobie pomyśleć, że to jest taka dla hecy, dla beki, dla państwa, dla rozrywki być może, że tak z dupy sobie ten pomysł wyciągnąłem, za przeproszeniem, ale nie, bo to było wszystko częścią mojego makiawelicznego planu, mojego po prostu knowania ciemnej triady, bo wykorzystam te wnioski, które się tam pojawiły i te informacje, które się pojawiły o tych filozofach i o ich umiejętnościach walki wręcz, do nakręcenia odcinka jeszcze o tym. W sensie państwo mi dali content, który ja przefiltruję na odcinek, ażeby z powrotem dać państwu content. Tak jak wiedzą państwo, jak krowa żuje i połyka trawę do pierwszego żołądka, ale potem wymiotuje sobie z powrotem do ust i żuje tą trawę znowu i trafia to potem do drugiego żołądka. W ten sam sposób musimy recyklingować ten sam content na kanale, żeby było go dużo i po prostu państwo będą konsumować dwukrotnie albo trzykrotnie to samo. Myślę, że to jest bardzo takie wydajne i takie, wiadomo, nie trzeba zbyt dużo się wysilać, jeśli chodzi o pomysły na odcinki. Ale zapewniam, że będzie ciekawie zrobiony i to nie będzie tylko taki richarz. To trzeba podgłosić. Bardzo dobra. Wolę smak pieczone jabłko. Ale owoce leśne też bardzo dobre. Czy coś jeszcze tutaj chciałem powiedzieć? O moich ostatnich książkach. A nie, właśnie, czemu ten tytuł streama taki jest? Jaki to podcast był? To był podcast na kanale The Bastards Sons of Oedipus. Jeśli się wejdzie na pająki i na zakładkę community czy społeczność, to tam jest link dostępny. Z jakiegokolwiek powodu nazwał McKay ten stream The Bastards are caught in a kinky Polish spiderweb. I faktycznie, żeby uczynić zadość temu tytułowi, końcówka jest dosyć kinky. Tutaj nic nie spoileruję, ale co cię skłoniło do The Way of Men? Zobaczyłem to na 4chanie i spodobała mi się okładka. I mój mózg działa w taki bardzo właśnie rudymentarny sposób, że jeśli widzę książkę, która wydaje mi się kontrowersyjna i pojawia się na 4chanie i ktoś ją shilluje i podoba mi się okładka, to mam neuron activation i nagle pragnę tej książki bardziej niż cokolwiek na świecie. Ale muszą państwo przyznać, że okładka jest dosyć estetyczna. No i teza tej książki, no jeśli państwo nie wiedzą, to jest, że cywilizacja i męskość to są dwie strony jakby spektrum, jakby binarnej opozycji, więc im bardziej człowiek jest ukulturniony i ucywilizowany, tym bardziej sfeminizowany jednocześnie się staje. No i chyba argumenty w tej książce są dosyć radykalne, żeby właśnie powrócić całkowicie do barbarzyństwa, do bardzo takiego brutalnego sposobu bycia i nie będę tutaj długo się rozwodził do jakich jeszcze zachowań, ażeby odkryć na nowo własną męskość, czy przywrócić światu ten pierwiastek męskości. Coś jak w tym... Znacie państwo ten mem na pewno, że strong men create good times, good times create weak men create hard times create strong men. I jest cykl ten taki. One time, Kubot, okay. Yeah, I feel bad for you. Just, you know, fish out of the water, I suppose, in this Polish universe. Proszę państwa, tytuł tego streama nawiązuje do tego faktu, że dostałem pracę i byłem sobie wesoły i bezrobotny przez ostatnie 3 miesiące od początku roku, a właśnie przedwczoraj dostałem pracę. I to jest bardzo dziwna posada, bo to jest staż w firmie prawnej i będę tym analitykiem przestępstw finansowych, więc będę się szkolił w praniu pieniędzy, co potem na pewno wykorzystam na własną rękę. Trochę takie out of left field pojawił się ten zawód, jest tak pobocznie związany z moimi studiami, ale się cieszę, że wreszcie będę miał czym zająć ręce, nie będę marnować swojego czasu aż tak bardzo i jak wpadnie wreszcie trochę kaski, trochę zarobku, to wtedy
Mam plan, pierwsze co, to skonstruować PC, komputer dobry, bo ten laptop już mam 6 lat chyba i się trochę rozpada. No i korzystam z niego do wszystkiego, do edytowania odcinków też i no, nie wyrabia trochę. Więc będę miał fajny, duży komputer, na którym będę mógł właśnie edytować, streamować i jakieś gierki mi wreszcie będą chodziły na takim komputerze. Więc plan wstępnie jest taki, żeby właśnie zrobić ten komputer, złożyć go w pierwszej kolejności i zacząć regularnie, tak raz na tydzień, dwa razy na tydzień streamować dla Państwa jakieś, chyba na Twitchu, jakieś gierki. Już mam listę wybranych kilku gierek, takich trochę ambitniejszych być może, niż nie wiem co się typowo streamuje. Ale wybrałem kilka tytułów, które mnie by bardziej interesowały i które stanowiłyby po prostu takie tło do jakiegoś takiego śmieszkowania albo rozważań, bo niektóre mają też powiązanie z tematyką filozoficzną. Więc myślę, że wtedy się może fajnie też kanał rozkręcić, jak przez takie medium właśnie gierkowania trochę ludzie spłyną, prawda, którzy może inaczej by nie mieli tego zainteresowania literaturą piękną czy filozofią, więc taki jest wstępnie plan. Ale dobrze, myślę, że możemy powoli przechodzić do meritum tego odcinka. Jeśli będą się pojawiać pytania po drodze, to oczywiście będę na bieżąco odpowiadał. Zapraszam do zadawania pytań. Właśnie jak ktoś się pytał, czy będzie Q&A, no Q&A mamy właściwie na każdym streamie. O, chwileczkę, co się dzieje? Hold your horses. Poprosiłem o usunięcie wiadomości użytkownika. I to Jerzysław. Jerzysławie, odezwij się. Proszę, żyjesz? Jerzysławie, Stasiu, błagam cię. Jeśli żyjesz, mrugnij dwa razy. Napisz plus jeden na czacie. Pisałem do ciebie, dzwoniłem do ciebie. Chciałem pojechać do twojego domu. Wszyscy tęsknimy za tobą. Odezwij się, błagam, Jerzysławie. No. Zobaczymy, bo to by było... To by mnie zatrząsło w posadach, gdyby teraz Jerzysław się okazało, że wszystko z nim jest w porządku. No, daj Boże. Dobra. Okej, okay, to tak. To... czy coś jeszcze chciałem pokazać? Chyba nie. A, właśnie, jeszcze jeśli mają Państwo jakieś sugestie tych filmików do obejrzenia, to chyba będę też przyjmował... Nie wiem, czy na tym streamie, czy na następnym zobaczymy jakieś ciekawe filmiki, które chcieliby Państwo, żebym skomentował. Najlepiej jakby były krótkie, takie 5 do 10 minut. To wtedy bym mógł w dosyć krótkim czasie się nimi zająć, bo te wielgachne, długaśne odcinki, jak ten teologiczny Starzyńskiego, do którego jeszcze muszę się odnieść, no to niestety trochę dłużej zajmuje, bo muszę się do niego przygotować solidnie, oczytać jakby na te tematy teologiczne. Natomiast jeśli jest to coś, na co mogę odpowiedzieć tak w locie, to bardzo zapraszam. Jedną Państwu ciekawostkę pokażę. Dobra, żeby tak na dobry początek, jeszcze nie odnosząc się do Vademecum Grafomana, tylko tak coś, co mnie po prostu zaciekawiło bardzo ostatnio. Już pokazuję. Może? Co się załaduje? O, to jest z wiadomości z NBC. Już z jakiegoś czasu. Dawno temu. Nie wiem jak dawno temu, zaraz sprawdzimy. To jest z 2 lutego. Wiadomości mainstreamowe, puszczane w telewizji. Jakbym mógł zmienić jakość, to by było fajnie. O! Ale chyba nie mogę. Zabrania mi YouTube. No cóż, więc wtedy w takim razie przesunę po prostu do odpowiedniego fragmentu. Więc milion wyświetleń. Prawda? I... Proszę się przyjrzeć. Tutaj. Jest coś o Putinie, nieważne co on tam gada. W każdym razie jest ujęcie z jakiegoś United Nations meeting. I reprezentantem Stanów Zjednoczonych jest ten czarny demon w koronie, jak się wydaje. Więc to jest takie fajne, myślę, że w pewnych momentach po prostu rzeczywistość się załamuje i
prawda, Amerykanie ujawniają sobie prawdziwe, swoje prawdziwe barwy. No i jakże na miejscu, żeby właśnie w taki sposób ujawnić, kto stoi za amerykańską polityką. Więc to chciałem tak na szybko pokazać, taką ciekawostkę. I możemy przechodzić do vademecum, vademecum grafomana. W ogóle co znaczy słowo vademecum? To nie jest pytanie retoryczne, proszę mi powiedzieć. Vademecum. A handbook or guide that is kept constantly at hand for consultation. Wyśmienicie. Jeszcze Państwu przeczytam etymologię. Ze współczesnej łaciny dosłownie znaczy go with me. Aha, czyli takie do trzymania przy sobie. No to jest dosyć gruba książka do trzymania przy sobie. Oh, I flushed the teats again. Dobrze, więc proszę Państwa, teraz poczekam oczywiście na Państwa odpowiedź, natomiast proszę zajrzeć do opisu filmiku, sobie przejrzeć. No ale niekoniecznie się wczytywać bardzo, ale tak rzucić okiem na te 30 rozdziałów, które się tam znajdują. I proszę wpisać w czacie jeden numerek na osobę, jakie Państwo chcą zobaczyć rozdziały. No i przeczytam, być może cały, być może tylko fragment, zobaczymy jak długie będą. W każdym razie zapraszam do głosowania na to, co sobie odczytamy z vademecum grafomana. I tutaj chwilę oczywiście poczekam, żeby spłynęły głosy. I jeśli będą się jakieś powtarzać, to zliczymy zwycięzców, to znaczy zliczymy głosy i zwycięży ten z największą ilością, zaś jeśli nie będą się powtarzać, to wybiorę pierwszy głos po prostu i potem będziemy głosować ponownie. Czy znam kanał Jonas Czejka? Tak, Kak Philosophy. Może zmienić nazwę kanału, ale nie zmieni swojej nazwy w moim sercu. Jonas Czejka. Kak Philosophy. Bardzo fajny kanał. Kiedyś mi się podobał dużo bardziej niż ostatnio, gdyż ostatnio się zrobił dosyć taki... No mogę Państwu pokazać zresztą. I może też skomentować, co to są za odcinki tam. No, w każdym razie jest to jeden z niewielu kanałów z jakby filozoficznego YouTube'a, który mi się interesuje, bo nie jest nudny. Nie przedstawia treści w bardzo entertaining sposób i nie wydaje się być aż tak bardzo full of himself, prawda? Ma dystans do siebie, co widać było chociażby w nazwie kanału Kak Philosophy, no ale teraz już nie wiem, co mam powiedzieć o nazwie kanału, skoro ją zmienił. Tutaj pokażę. Ups. To jest ten kanał. Od razu widać, że jest dosyć nacechowany marksistowsko, ale wiedzą Państwo. Nie ma co wylewać dziecka z wodą od kąpieli czy coś. Więc patrząc od końca, to generalnie ta era tutaj, tych odcinków, były super. Tutaj właśnie tak bardzo na zabawnie, odnosząc się do Sonika i tłumacząc takie postmodernistyczne, postmodernistyczną filozofię, świetny odcinek o Petersonie, świetny odcinek o książce Stephena Hicksa i Sama Harrisa, te dwa odcinki bym szczególnie polecił. Tutaj dalej były fajne odcinki, ale te ostatnie już mi się mniej podobały. Bardziej poszły w takim kierunku populistycznym. Toż ten szczególnie i potem tutaj no takie bardzo typowe video essays, prawda? Zaczął kręcić, że analiza anime pod względem filozofii niczego, no to wiadomo, 15-latek mógłby coś takiego nakręcić. Nie oglądałem nawet tego odcinka, bo ma godzinę i nie za bardzo mnie interesuje, co ma do powiedzenia o Berserku, którego nie oglądałem. I pewnie nie ma nic nowego do powiedzenia o Nietzschem, który jest pewnie najszerzej komentowanym filozofem na YouTube. W każdym razie, no, fajny kanał, ale mam nadzieję, że wróci bardziej do tego starego stylu. Ten też taki sobie, taki niezbyt konkretny. Ale ogólnie polecam. Jeden z... Tutaj mamy 22, 22, 22, 30, 31, bardzo kontrarian, haha. Ale 22 chyba triumfuje, więc tylko szybko sobie zobaczę, co to było.
Jak zdobyć kompleksy i obsesje? Bardzo dobrze, wyśmienicie. Więc już tutaj znajduję, poszukuję. Jak wspominałem na odcinku, to jest książka należąca do mojej cioci, która wygrała go w konkursie recytatorskim w szkole podstawowej, w eliminacjach rejonowych w 1984 roku. Więc jest to, no, nie wiem, jak to nazwać, spadek? Nie. Jak to było 22? 132 strony. Już tutaj zmierzamy do tego. Dobra. Jak zdobyć kompleksy i obsesje? Jeśli będą takie grafiki, czy prawda, obrazki, to postaram się je pokazywać, ale jeśli to tylko takie będą mało znaczące, to może będę pomijał. Dobra. Proszę Państwa, jak zdobyć kompleksy i obsesje? Posiadanie kompleksów i obsesji nie jest warunkiem bezwzględnym uprawiania zawodu literata. Rej i Kochanowski na przykład, którzy jak wiadomo również ten zawód uprawiali, nie skarżyli się na nic podobnego, a jednak do jakichś wyników doszli. Tutaj mamy adnotację. Przecinek po Rej i Kochanowski na przykład. I potem jest kropka i przecinek. I to jest adnotacja. Przecinek, znak przystankowy. Wybieramy go z gąszcza liter, słów i znaków przystankowych, aby przedstawić wam przypis, przepis na przypis. Wybraliśmy przecinek celowo, wbrew pozorom, bowiem trudno wprost o lepszy przykład nadający się do przypisu. Na pierwszy rzut oka znak niepozorny. Kreseczka na górze grubsza, na dole cieńsza, zakręcona lekko. Od połowy w lewą stronę. Umieszczona w miejscach ściśle przewidzianych regułami pisowni, w pisowni polskiej. To sobie byśmy pominęli, gdyby ten przypis się nie ciągnął na kolejne półtora strony. Więc przeczytamy go całego. Cały przypis, bo na pewno jest ważny. Tutaj odniesienia do prac naukowych o zasadach polskiej interpunkcji. Przecinek pisze w swoim słowniku języka polskiego Samuel Linde, Lwów, zakład drukarni Ossolińskich. Gubię się tutaj. Nowe nazwisko jednego ze znamion pisarskich, koma, jest pospolicie przedziałem części mniejszych mowy. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Już mnie pierwszy wpis filtruje. Proszę tutaj zobaczyć, jest wykaz różnych typów przecinków. Mamy na przykład wczesnogotycki, późnogotycki z pierwodruku Jana Baptista Poquelina, Moliera, z doby romantyzmu, z listów braci Goncourtów, kubistyczny, uproszczony. Dobrze. Zostawmy te przecinki. Jeśli jednak jakiś kompleks albo obsesja mogą tylko poprawić nasze pisarskie samopoczucie i, co ważniejsze, zrobić wrażenie na ludziach, od których zależy publikacja tekstów, bardzo ważne, bezwzględnie nie wolno i tego zaniedbać. Zanim zastanowimy się nad samym wyborem kompleksu albo obsesji, powiedzmy sobie najpierw, co to takiego jest. Posiadacze słownika wyrazów obcych mogą łatwo sprawdzić, że kompleks, od łacińskiego complexus, w psychologii oznacza silnie uczuciowo zabarwiony, skojarzeniowy zespół wyobrażeń występujących w podświadomości jednostki przez dłuższy czas, w następstwie doznanego ciosu, rozczarowania, zawodu, nieszczęścia. Natomiast obsesja, od łacińskiego obsesio, zamknięcie, otoczenie, oznacza stan neurotyczny polegający na okresowym opanowaniu świadomości jednostki wbrew jej woli, przez nie dające się zahamować myśli, nastroje, przekonania, uczucia. W krańcowym przypadku obsesja prowadzi do rozdwojenia osobowości i obłędu. Jak więc widzimy, pod niezrozumiałymi i tajemniczymi nazwami kryją się stany, które z łatwością, bez specjalnego dodatkowego wysiłku, mogą się stać również i naszym udziałem. Jak do nich dojść najprościej? Z doznawanych w ciągu ostatnich lat ciosów, rozczarowań, zawodów i nieszczęść wybieramy sobie jeden, albo jedno, albo kilka. Nie należy jednak w ilości przesadzać. I następnie systematycznie przejmujemy się nimi przez dłuższy czas. Myślimy o nich, zaraz po przebudzeniu, na czczo, 15 minut przed wszystkimi posiłkami. Wreszcie przed zaśnięciem, leżąc z zamkniętymi oczyma na lewym boku. Konieczny jest ucisk serca. Ważną sprawą jest tu systematyczność w powracaniu do tego samego ciosu, rozczarowania, zawodu lub nieszczęścia. Dłuższe przerwy osłabiają kompleksy, a nawet doprowadzić mogą do ich zaniku, przez co wielomiesięczny czasem trud idzie na marne. Podobnie z wyżej wymienionych względów nie należy za często zmieniać raz wybranych kompleksów. Wszelkie grymaszenia tylko je osłabiają. Do najmilej widzianych wśród piszących należą kompleksy i obsesje seksualne, które wybieramy w związku bądź z niewydolnością bądź nadmierną pobudliwością naszego organizmu.
Kompleksy i obsesje seksualne należą do wypróbowanych już przez wieki krynic, z których czerpać można niekończące się fabuły. Dlatego też, w przeciwieństwie do kompleksów urzędniczych, na które zapada każdy zwyczajny urzędnik, czy obsesji lękowych, na które zapada każdy zwyczajny interesant, polecamy je szczególnie jako najbardziej interesujące i praktyczne w użyciu. Bardzo dobre rady. Nabyte kompleksy i obsesje stosujemy w różnorodnych sytuacjach życiowych. Obdarzamy nimi naszych bohaterów powieściowych, wykorzystujemy je składając podanie o samochód, mówimy o nich wybrankom swojego serca i co najważniejsze, w sposób możliwie jak najbardziej obrazowy demonstrujemy redaktorkom, które nas mają zaakceptować do druku. Wbrew pozorom, manifestowanie kompleksów i obsesji nie należy do najłatwiejszych czynności. Zwłaszcza w pierwszym okresie, do nawykowym, należy zdobyć się na maksimum silnej woli i cierpliwości, aby umiejętnie i sensownie demonstrować swoją słabą wolę, czy, u bardziej zaawansowanych, brak woli w ogóle. Jeśli istotnie chcemy być uważani za ludzi zdeformowanych, odchylonych od normy, a więc interesujących i mających coś do powiedzenia, zaniedbanie nawet na krótko tej konsekwentnej demonstracji przynieść może nieobliczalne rezultaty. W trakcie takiego zaniedbania bowiem może przypadkiem komuś w naszym otoczeniu błysnąć myśl, że jesteśmy zupełnie zwyczajni, psychicznie zdrowi i w normie. Myśl ta, jak każda plotka, szybko się upowszechni, stanie się sensacją dnia, a nasz nieraz wieloletni wysiłek spełznie na niczym. Uznani za psychicznie zdrowych i pozbawionych kompleksów, przestaniemy być natychmiast przedmiotem jakiegokolwiek i czyjegokolwiek zainteresowania. I mamy ilustrację Lex, X i seks. Proszę bardzo. Please wstaw screen różnych przecinków na Discorda. Dobrze, zrobię to później. Kiedy omówisz Vademecum Erotomana? Być może to jest jedno i to samo. Proszę Państwa, mój komentarz do tego rozdziału jest taki, że owszem, osoba zdrowa psychicznie i cieleśnie raczej nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Właściwie to pokażę Państwu jeszcze taki, jeśli chodzi o choroby fizyczne, gdyż wszyscy wiedzą, że najlepsi pisarze byli jacyś odchyleni, popaprani umysłowo, prawda, z jakimiś ciekawymi chorobami, schizofrenią, czy no tego typu, wiadomo. To zawsze tak ubarwia prozę. Ale mało osób mówi, myślę, o chorobach fizycznych i jak one wpływają na jakość prozy. Dlatego tutaj ośmielę się Państwu przeczytać krótki fragment z nie innej krynicy mądrości i wszelkiej wiedzy obiektywnej, jak tylko 4chana, jak tylko odszukam ten jeden fragment, który już wyszukiwałem parę dni temu. O, jest, dobra, już Państwu pokazuję. Więc tutaj mamy post, który przetłumaczę na prędce. Więc tutaj Anonek pyta, jaką chorobą mógłbym specjalnie się zainfekować, żeby mieć dobre wyjaśnienie życia jak prawdziwy NEET, czyli po polsku wesz, czyli bez, nie w zatrudnieniu edukacji ani szkoleniu. Bo życie jako NEET jest oczywiście tym życiem optymalnym dla literata. Pisarze jak Kafka, Hubert, Selby Jr., Flannery, O'Connor, Robert Louis Stevenson, Friedrich Schiller, William Somerset Maugham, Elizabeth Barrett Browning, etc. Wszyscy chorowali na nie natychmiast grożące ich życiu choroby, podczas gdy pisali swoje najlepsze prace. I nie musieli przez to cierpieć indignities, czyli no, tego urazu na dumie związanego z pracowaniem w zwykłym zawodzie, regularnym zawodzie. Myślałem o co to jest, proszę Państwa, tuberculosis. To jest to, co w rosyjskich powieściach wszyscy na to chorowali. Kurczę, teraz mi umyka tuberculosis, co to jest? No kurczę, dobra, przetłumaczę. Przepraszam. Polish tuberculosis. Gruźlica, no właśnie, okej, okay, czyli myślałem o gruźlicy, ale wysiłek związany ze złapaniem gruźlicy wydaje się być bardzo wysoki. Jakieś inne sugestie? Więc
Oczywiście tutaj autor tego posta ma rację, że gdyby zarazić się jakąś taką chorobą, która nie bardzo by wpływała na nasze umiejętności myślenia, ale na tyle nas zdebilitowała, że moglibyśmy poświęcić więcej czasu, albo raczej byśmy byli przymuszeni, aby poświęcić więcej czasu na zajmowanie się właśnie literackimi sprawami, jak czytaniem, pisaniem i tak dalej. Oczywiście teraz może złapanie COVID-a, ale jakiegoś takiej długiej formy, taka, która by nas męczyła i nie odpuszczała przez długi czas, bo wtedy byśmy też mieli oczywiście kartę wyjścia, takie get out of jail free card, jeśli chodzi nie tylko o pracę, ale też na przykład o szkołę, o wszelkie kontakty społeczne. Więc mielibyśmy wolną rękę, żeby zamknąć się w ciemnym pokoju, odpalić sobie lampkę i czytać ile wlezie, aż może nam się właśnie trochę pomiesza w głowie i stracimy piątą klepkę. I wtedy jakby choroba fizyczna by się w taki elegancki sposób przerodziła na chorobę psychiczną, a z tego punktem C, od A, B do C idziemy. C to jest świetna proza, wybitna proza i po prostu taka też ciekawa biografia, myślę, ciekawy detal biograficzny. Myślę, że jeśli ma się taką egzotyczną, najlepiej egzotyczną chorobę, rozdwojenie jaźni, multiple personality disorder, paranoiczna schizofrenia jest całkiem dobra dla literatury. Asperger też jest dobry dla literatury. Dobra. Kończy mi się maślanka. Ale dobra, jeszcze jeden krótki przeczytamy rozdział. Więc proszę o kolejne głosowanie. Jest 9-9-10. Schizofrenię to miał Deleuze. Wolno od edukacji, szkoleń i zatrudnienia. Tak, wesz. Gruźlica, krztusiec. Proszę o głosowanie. Na razie zerknę. Co to jest 9-10? Jak rozsiewać powieści, myśli i sentencje filozoficzne? To jest jeden z moich faworytów, jak napisałem w opisie, więc jeśli Państwo to wybiorą, to będę bardzo zadowolony. A jeszcze poczekam, na co Państwo zagłosują. Było coś, że gość chory na HIV od roku, choruje na COVID, że ciągle ma pozytywny test. O, proszę. A właśnie, a propos tych obsesji i kompleksów seksualnych, to jest fertile ground, prawda, żyzny grunt pod sztukę. Proszę wziąć Bruno Schulza, najlepszy polski pisarz za Gombrowiczem, według mnie. Bruno Schulz, bardzo zakompleksiony, tak seksualnie zafiksowany. Francuscy pisarze, jedni z najlepszych. Bataille, Welbeck, również bardzo tacy na punkcie seksu, mają kuku na muniu, jak to się mówi. Nie wiem, kto tak mówi, ale ja teraz powiedziałem. Pomyślmy dalej, kto jeszcze jest taki. Puszkin, on był stópkarzem na przykład, to jest też ciekawa taka literacka obsesja. Nie wiem, czy jest bardziej literacki fetysz niż stópkarstwo, bo tyle po prostu było wielkich pisarzy, którzy kochali stopy. Ciężko mi teraz jakiś inny. A jeszcze z takich freaków seksualnych. Kurczę. Ciężko mi teraz powiedzieć, kto był takim wojażerem, komiwojażerem. Co to znaczy komiwojażer? Nawet nie wiem. Pewnie Państwo powiedzą. No, w każdym razie to pokazuje tylko, że coś pokazuje, że im większy taki popęd i obsesja seksualna, najlepiej gdyby skierowana była na jakąś konkretną niszę, to wtedy wychodzi świetna proza z tego. 9, 7, dawaj 9, dobra, czytamy 9. Czy jak rozsiewać powieści, myśli i sentencje filozoficzne? Na 53. Fantastycznie. Przejdźmy do tego. Myśli i sentencje filozoficzne należy rozsiewać w powieści gęsto, albowiem stanowią one tak zwaną okrasę dzieła. W zależności od ich naporu na nasze pióro, rozsiewamy je równomiernie w całym dziele. Koncentrowanie ich tylko w wypowiedziach głównych bohaterów jest niewskazane. Zbyt intensywne myślenie utrudnia działanie, a tego przede wszystkim oczekujemy od nich. Wpędza w kompleksy bohaterów drugoplanowych, a ponadto zuboża intelektualne opisy. Myśli i sentencje dotyczyć powinny różnych spraw. Ostatecznych,
życie i śmierć, kulinarnych, głód, sytość, przesyt, bytowych, być albo nie być, historycznych, rola jednostki itd. W zależności od tego, jaką powieść piszemy, nasycamy nasz utwór myślami i sentencjami dostępnymi bądź niedostępnymi dla szerszego ogółu. W powieści przygodzie intelektualnej na przykład możemy sobie pozwolić na myśli i sentencje cięższego kalibru, to znaczy takie, które mogą być w poszczególnych wypadkach odczytane już dziś przez doktorów i profesorów filozofii, w większości jednak dla współczesnych winny być nie do odczytania, ewentualnie dopiero dla potomnych co najmniej za 100 do 150 lat. W powieści obyczajowej natomiast musimy się już zniżyć do odbiorcy przeciętnego i raczyć go tylko takimi myślami i sentencjami, które mogą być dla niego dostępne. Ten ostatni wariant nie jest zresztą łatwy. Konieczność kompromisu intelektualnego, samoobniżenia i samozubożenia myślowego nie jest zachęcająca. Niemniej ekonomiczny wzgląd wydania dzieła ma tu swoją decydującą wagę. Dokładnie, ekonomiczny wzgląd. Rozsiewając myśli i sentencje równomiernie po całym dziele, wykorzystujemy do wypowiedzenia najważniejszych myśli i sentencji szczególnie do tego stosowne miejsce dzieła. Predestynowane przypis. Należą do nich następujące sceny i sytuacje. Mamy tutaj teraz elegancką tabelkę. Miejsce, sytuacja, w środku kolumna uwagi, trzecia kolumna rodzaj sentencji względnie myśli. Mamy miejsce, poczekalnia, uwagi, wszystkie rodzaje, rodzaj sentencji względnie myśli ogólna. Mamy cmentarz, uwagi, pogrzeb nieobowiązkowy, sentencja o życiu. Szpital, oddział nie decyduje, o śmierci. Przed telewizorem, program... Ciężko tutaj tak zrelacjonować Państwu pokrótce tą tabelkę. Ale podam po prostu... kilka jeszcze tutaj wyrywków z tego, że na przykład miejsce akcji, więzienie, przed wyrokiem, miejsce akcji, więzienie, po wyroku, wiosenny park, wanna, wracając z prywatki, wysokie krzesełko przy barze, świetne też miejsce, okopy, okopy 2, przed atakiem i po ataku, łóżko 1, jedna osoba w, łóżko 2, dwie osoby w. I tutaj mam jeszcze poręczną grafikę, takich symbolicznie naładowanych rzeczy do kreowania sentencji. Róża, szabla, czaszka, zegarek, łóżko, wino, gwiazdy. Samo się nasuwa. Można wszystko, można cokolwiek o tych rzeczach powiedzieć i wyjdzie mądrze. No, pozostawił niedosyt ten rozdział u mnie. Już tutaj się kończy, to jest tylko ta tabelka. Ale... cóż, coś może z tego wyciągnęliśmy. Ja polecam to dzieło. Już wiele razy polecałem. Ale jeśli chcą Państwo nauczyć się wplatać myśli i sentencje filozoficzne i nie tylko, po prostu takie rażące czytelnika erudycją, rażące jak grom, jak piorun, tak żeby nie mógł się otrząsnąć z podziwu przed naszym intelektem, to wówczas poleciłbym Państwu utwór opowiadanie Edgara Allana Poe pod tytułem Jak napisać blackwoodowski artykuł. Mają Państwo szczęście, nie muszą Państwo kupować nawet zbioru opowiadań Poego, gdyż zrobiłem zdjęcia tego opowiadania konkretnego i wstawiłem w PDF-ie na pajęczynę kiedyś. Więc wystarczy zajrzeć na pajęczynę, na bodajże skryptorium i można sobie tam przeczytać właśnie taki poradnik, króciutki poradnik na kilka stron, kilkanaście stron od samego wielkiego Poego, w jaki sposób nasycać naszą prozę po prostu górnolotnymi myślami. Właściwie może przeczytam chociaż urywek, fragment z tego. Jeśli znajdę, może nie znajdę, może wejdę na Discorda i tam znajdę, bo to niedawno, nie tak dawno wrzucałem na skryptorium. Więc tylko chwilę. O, jest. Jak napisać blackwoodowski artykuł. Już tutaj Państwu pokazuję. No. Są lepsze i gorsze rozdziały w tej książce, myślę. Niektóre są bardzo zabawne, że się można śmiać na głos, a niektóre są takie bardziej lakoniczne.
Na razie trafiliśmy na. Ten na obsesjach był tak intelektualnie bawiący, bo był obsesyjnie traktujący o przecinkach. Aczkolwiek nie był taki. Jak to się mówi? No powiedzmy bezpośrednio zabawny. I chyba nam się skończył ten album. Tak. Więc możemy przejść do następnego albumu. Fantastycznie. Już tutaj chwileczkę. Trochę się to pobiera. I zrobimy Goomba Fire. Mamy to. Co to za słuchawki? To Kruger & Mats, firma polska. Modelu nie pamiętam, ale można wyszukać Kruger i Mats. Okej, git. Dobra. Więc tutaj jakby taki wstęp do tego jest taki, że jest edytor właśnie jakiegoś blackwoodowskiej gazety i jest seniora Psyche Zenobia, która uczy się właśnie pisać tego typu artykuł. I tutaj jest uczy ją właśnie ten edytor, jak nacechować swój artykuł takim intelektualnym je ne sais quoi, prawda? Okej. Tutaj znajdę, który jakiś taki będzie najbardziej wymowny. Jest. Wybrawszy sobie temat, musisz rozważyć ton oraz styl narracji. Istnieje ton dydaktyczny, entuzjastyczny, naturalny. Wszystkie dość już zbanalizowane. Ale jest także ton lakoniczny, czyli krótki, a węzłowaty. Ostatnio bardzo często stosowany. Polega on na krótkich zdaniach. Coś w rodzaju nie można być zbyt zwięzłym. Nie można być zbyt jędrnym. Zawsze kropka. Nigdy od nowego wiersza. Następnie mamy ton wzniosły, rozwlekły i interjekcyjny. Krzewią go niektórzy nasi najlepsi powieściopisarze. Wszystkie słowa muszą wirować jak bąk i stwarzać nader podobny dźwięk, który znakomicie zastępuje sens. Jest to bezwzględnie najlepszy ze wszystkich możliwych stylów, jeśli piszący nazbyt się spieszy, by myśleć. Dobry jest również ton metafizyczny. Jeżeli pani znasz jakieś wielkie słowa, oto okazja, aby ich użyć. Mów o szkole jońskiej i eleackiej, o Archytasie, Gorgiaszu i Alkmenonie. Powiedz coś o obiektywizmie i subiektywizmie. Nie omieszkaj na wymyśleć na pewnego jegomościa nazwiskiem Locke. Kręć nosem na wszystko w ogóle, a jeśli ci się wypsnie coś już trochę nadto absurdalnego, nie powinnaś zadawać sobie trudu z wymazywaniem, ale po prostu dorzucić odnośnik, że powyższą głęboką uwagę zawdzięczasz Kritik der reinen Vernunft, albo też Metaphysische Anfassgrunde der Naturwissenschaft. To będzie wyglądało erudycyjnie i szczerze. Istnieją rozmaite tony równie sławione, ale wymienię tu jeszcze tylko dwa. Ton transcendentalny i ton heterogeniczny. Zaletą pierwszego jest wzglądanie w naturę rzeczy o wiele głębiej od innych osób. To podwójne widzenie daje znakomite wyniki, jeśli nim należy cię pokierować. I aluzje do innych... O, jest! Chwileczkę. Pikantne fakty nadające się do porównań. Pierwotnie istniały tylko trzy muzy: Melete, Mneme i Aode. Medytacja, pamięć i śpiew. Można doskonale wykorzystać ten drobny fakt, jeżeli właściwie zabrać się za niego. Jak pani widzisz, nie jest powszechnie znany i wygląda na recherche. Co to jest recherche? Trzeba sprawdzić. Musi pani uważać, aby rzecz podać w sposób rzetelnie improwizacyjny. Albo co innego, rzeka Alfeus przepływała nad morzem, wynurzając się bez uszczerbku dla czystości swoich wód. Trochę to zatęchłe, nie ma co mówić, ale jeżeli się rzecz należycie przyozdobi i przyprawi, będzie się wydawała świeża jak nigdy. Jest jeszcze i coś lepszego. Irys perski wydziela dla niektórych słodki i nadal silny zapach, gdy tymczasem dla innych jest całkowicie bezwonny. Doskonałe i bardzo delikatne. Trochę tym pokręcić, a działać będzie cuda. Mamy też coś innego z dziedziny botaniki. Nic równie dobrze nie idzie, szczególnie z pomocą kęska łaciny. Proszę notować. Epidendrum flos aeris zjawy wypuszcza przepiękny kwiat, który żyje, kiedy go wyciągnąć za korzenie. Krajowcy zawieszają go na sznurku u powały, a przez lata rozkoszują się jego wonią. Kapitalne. Tyle o porównaniach. No.
Jeszcze pikantne wyrażenia Państwu przeczytam, bo to pikantne wyrażenia. Szacowna powieść chińska Liu Qiao Li. Doskonałe. Mamy donate'a. O kurczę. Proszę, proszę to screenować. Musimy to przetłumaczyć. Będzie mówił myślnik, myślnik, kropka? Dzięki Jerzysławie Wielkie za donate. Proszę pajęczych kryptografów o rozszyfrowanie tej wiadomości. Bym się sam tym zajął, ale chcę dokończyć czytanie. W każdym razie już wiemy, że przynajmniej Jerzysław żyje. Bardzo się cieszę, naprawdę. Szczerze się bardzo cieszę, Jerzysławie, że się pojawiłeś. Aczkolwiek być może jest to sygnał SOS, wtedy bym się zmartwił. Ale przynajmniej wiemy, że Jerzysław żyje i ma chociażby dostęp do Telegramu, żeby nam zakodowaną wiadomość przekazać, więc tak jak mówię, jeśli ktoś chce się tego podjąć, to będę dozgodnie wdzięczny za no, rozszyfrowanie tego. Szacowna powieść chińska Yu Kao Li. Doskonałe. Zręcznie wtrącając te kilka słów, wykaże pani doskonałą znajomość języka, tudzież literatury Chińczyków. W ten sposób możesz ewentualnie obejść się bez arabskiego, sanskrytu, czy też języka plemienia Chickasaw. Nie można jednakże zrobić kroku bez hiszpańskiego, włoskiego, niemieckiego, łaciny i greki. Muszę pani przedstawić małą próbkę każdego z tych języków. Byle urywek się nada. Bo musisz polegać na własnej pomysłowości, aby go dopasować do swojego artykułu. Proszę pisać. Aussi tendre que Zaire. Równie delikatne jak Zaira. To po francusku. A, myślę, że po niemiecku. Aussi tendre que Zaire. Aluzja do częstotliwego powtarzania słów la tendre, Zaire, we francuskiej tragedii o tymże tytule. Właściwie zastosowanie świadczyć może nie tylko o pani znajomości języka, ale też jej ogólnym odczytaniu tudzież dowcipie. Możesz pani na przykład powiedzieć, że kurcze, które spożywałaś, napisz proszę artykuł o tym, jak zadławiła się na śmierć kością skurczęcia, nie było całkowicie aussi tendre que Zaire. Proszę notować. No i tego typu uwagi są w tym opowiadaniu. Bardzo, bardzo pozytywnie się odbiły na mojej osobiście prozie. Umiejętność takiego wplatania takich bzdur, dyrdymałów. I to nie tylko ja subskrybuję do tej szkoły, żeby wyszukiwać na przykład taką ciekawą historyjkę i na jej podstawie bazować prawdopowiadanie, czy wątek w powieści, no chociażby Kundera w ostatnim, w Nieznośnej lekkości bytu, którą ostatnio recenzowałem. Bardzo ładnie tam współgra wątek, że była debata teologiczna, czy Jezus wydalał ekskrementy. Ładnie to jest powiązane z losem syna Stalina w jakimś tam obozie, gdzie się zabił, rzucił na drut kolczasty, bo nie chciał sprzątać po sobie latryny. Więc te historyjki, które się tak jakoś nie wiem, jak się je poznaje właściwie. Sam nie wiem, jak one trafiają do obiegu. No a tak się o nich słyszy jako plotki, czy czyta w jakichś losowych artykułach, czy gazetach i tak się przez osmozę przyswaja taki bogaty zasób takich historyjek i potem można pleść z tego najróżniejsze historie i wydawać się być takim obeznanym, takim światowym globtroterem być może, jeśli to są takie, no, z całego świata historyjki. Mogę Państwu przedstawić tutaj moją ulubioną. Co to muza leci? To jest Goomba Fire, czyli bubblegum, synth, pop, funk z południowej Afryki z lat 80. Goomba Fire, bardzo polecam ten album. Mój taki ulubiony, może nie ulubiony, ale jedno z takich bardzo wymownych historyjek, które kiedyś użyję, kiedyś mi się przyda do czegoś, jest to, że kiedyś tam na dzikim zachodzie 150 lat temu powieszono słonia. I to jest taka historia w ogóle o tym słoniu, że był słoń cyrkowy, który tam kogoś potrącił. No, ktoś go tam z pałką próbował gdzieś tam tym skolcem próbował gdzieś go tam zaprowadzić, a on go tam nadepnął, zabił chyba słoń cyrkowy, więc społeczeństwo tego małego miasteczka gdzieś na dzikim zachodzie w Teksasie czy gdzieś tam zdecydowało się uśmiercić tego słonia za karę. W sensie był cały trybunał, który oskarżył słonia o morderstwo
i zdecydowali się, skazali go na śmierć, na egzekucję. A tutaj problem, jak zabić taką wielką bestię? No to na początku myśleli, żeby strzelać do tego słonia, ale zaczęli do niego strzelać i nic się nie działo. No i oczywiście słoń też panikował od wystrzału, więc żeby nie zrobił jeszcze większego zamieszania, to go tam zamknęli i zdecydowali się nie strzelać. Nie mieli kalibru po prostu, żeby go zabić strzałami. Potem mieli pomysł, żeby go usmażyć elektrycznością, bo Thomas Edison, proszę państwa, nie wiem, czy oferował usługę, czy po prostu jakoś im się tak skojarzyło, że mogliby użyć takich platform właśnie opatentowanych przez Edisona i postawić tego słonia na tej platformie i usmażyć go elektrycznością. I skierowali pisma do zakładów Edisona, czy by coś takiego użyczyli, ale no luck, za daleko było, żeby przywieźli ten sprzęt. No więc ostateczny pomysł był taki, żeby powiesić tego słonia. I użyli do tego dźwigu do przenoszenia lokomotyw z toru na tor i zawiązali łańcuch dookoła szyi słonia. Podnieśli. To się robi makabryczne, więc jeśli państwo nie chcą tego słyszeć, to proszę zatkać uszy. Jeśli no, cierpienie zwierząt państwa bardzo rusza. W każdym razie mieli taki łańcuch właśnie, też jakiś do ciągnięcia lokomotyw, holowania lokomotyw czy coś takiego. Obwiązali dookoła. Zaczęli podnosić tego słonia, ale słoń był tak ciężki, że jakby podnosząc mu głowę, ciało dalej było stało normalnie na ziemi i ostatecznie skręciło kręgosłup temu słoniowi, jak go wieszali i podnosili, więc już jak się podnosił do góry, to jeszcze żył, ale miał tam skręcony kręgosłup, a potem w ogóle chyba się urwał jeszcze ten łańcuch. I musieli go jeszcze na ziemi jakoś tam zastrzelić czy coś. No straszna historia, ale jest stąd to ikoniczne zdjęcie i też świetna piosenka w ogóle. Zaraz może puszczę. Ale zdjęcie jest naprawdę takie haunting. I to jest taka, tego typu historia, która by dobrze zadziałała jako jakaś tam metafora. Prawda, no pisarze to są takie pasożyty życia. Jeśli życie ma do zaoferowania coś takiego pięknego, takiego poignant, to schodzą w życie jak górnik schodzi do kopalni węgla i wydobywają, całą sobie kiesę pakują tymi życiowymi historyjkami ze swojego życia albo zasłyszanymi i potem wychodzą na powierzchnię, tutaj powierzchnia jest literaturą i wywalają, prawda, cały ten swój towar, który wykopali i wszyscy się dziwią, na to, że o, ile ma rudy węgla. A oni jak właśnie taki rzemieślnik przekształcają te straszne życiowe historie w sztukę, nie? I to jest, momencik. Me without you hang the elephant. I zapauzuję i puszczę. I to sprawi, że będę miał demonetyzację odcinka, ale chcę państwu puścić. Bardzo fajny kawałek. Super w ogóle grupa, taka bardzo bogate są te teksty lirycznie. To odniesienia do jakichś poematów angielskich. Bardzo czytany jest ten ich wokalista. No i właśnie to jest o tym, z perspektywy jakby słonia napisane, opisana ta historia i no dobra, nie będę już dalej puszczał, bo nie chcę, żeby cały stream mi jakby wykryło, no ale no, mogą sobie państwo posłuchać i super jest piosenka. Dobra, nadrobię trochę czat i może jeszcze przejdziemy do następnego rozdziału tutaj. Więc tak, żeby zmyć to poczucie po tej strasznej historii słonia.
Bruno Schulz, słynny masochista. Schulz też był stópkarzem. Otóż to. Dobry wieczór, witam, żabcie. Coś musiałem machnąć tym morsem, bo mi wyszło not something to be done, excuses silence. Not something to be done, excuses silence. Coś, że coś mam, coś do zrobienia, przepraszam za milczenie. Tak bym to przetłumaczył. Na telefonie pisałem coś tam, somethings. No, że jest zajęty. No spoko, tak miałem nadzieję, że jest po prostu ważki powód, dla którego Jerzysław się nie udziela. No i jest tak z pewnością, co też nam przekazał, więc nie martw się, Jerzysławie. Czekamy cierpliwie na twój powrót, który będzie jak po prostu jak powrót króla z Władcy Pierścieni, czy ten. No, tęsknimy po prostu wszyscy. Okej. Okay. Przez ostatni filmik. Mam w końcu motywację do przeczytania ponownie. Nie znosi na jakości bytu, bo niewiele z tego pamiętam, ale przeczytaj przed obejrzeniem. No, warto. Dosyć gęsta powieści. Jak się nie pamięta detali, to no, lepiej jest sobie przypomnieć, aczkolwiek. No, dla mnie by była na tyle taka wyrazista, że pewnie bym ją pamiętał dalej, nawet po jakichś kilku latach. To jest tego typu książka, którą myślę się nieźle pamięta. No, ale każdego szczegółu fabuły też nie trzeba sobie przypominać, żeby mówić jakby o motywach głównych książki. O czym jest ten stream? Czytamy sobie Vademecum Grafomana. I w sumie poproszę teraz Państwa o głosowanie. O następny rozdział, głosowanie na następny rozdział. Można zobaczyć sobie w opisie, jakie są te rozdziały. A ja w tym czasie szybko skoczę po napitek. Więc za momencik wracam. Znają Państwo tego mema pewnie, co się gościu ubiera. Jest najpierw w takich ciuchach eleganckich, a potem właściwie mam go tutaj, pokażę. O tego mema. To na streamie z trzema brytyjskimi pseudointelektualistami, pisarzami, autorami, filozofami piłem sobie Tatrę z nimi. Najtańsze piwo, jakie miałem, ale tutaj z Państwem, with my boys, no musiałem się szarpnąć na Guinnessika, na coś porządnego. Więc, no. You see my priorities are straight. No tak fajnie się z tymi ludźmi gadało. Jezu Chryste. Demon był zaklęty w tej butelce. Dobra, fajnie się gadało. Tak trochę, wiadomo, trollowałem ich. Ale generalnie przyjemnie jest być zaproszonym na coś takiego i trochę tak zdominować rozmowę moim shitpostingiem. Bym się pojawiał częściej, no ale niestety tego typu collab ma dla mnie zerową jakby wartość dodaną dla mojego kanału. Więc wyłącznie bym tam dla własnej przyjemności chodził, no i część z Państwa też może się dobrze bawiła na tym streamie, natomiast no, nikt od McKay'a nie przyjdzie na moją stronę, więc niestety. W każdym razie, o, to też jest banger. O! Dziękuję! Cheers! Bardzo dziękuję aksjologowi aka Magister Ludi, ale zapłacił
Dziękuję za 23 zł, które widniały jako pozostałe do spełnienia celu, ale Tipo bierze prowizję i tutaj jakby liczy faktyczną ilość. Więc brakuje nam 84 groszy niestety jeszcze do celu. Better luck next time. Nie żebym wyciągał więcej pieniędzy od państwa, ale no całkiem zabawne. Bardzo dziękuję. Magister Ludi. Z pewnością zrobię recenzję Teda, ale nie chcę zapeszyć, może okej, okay, to też zabrzmi strasznie, ale pewnie taką dużą recenzję o Tedzie, duży odcinek o Tedzie nagram jak umrze, bo ma raka i jakby nagram to jako tribute po jego śmierci, tak jak nakręciłem o Pentium Linkoli. I wtedy przeczytam właśnie Technological Slavery, przeczytam Anti-Tech Revolution How and Why, który niestety nie jest dostępny na żadnej stronie z książkami, na jaką patrzyłem, więc sobie po prostu PDF-ie nadrobię. No bo być takim wielkim fanem Teda, jakim ja jestem, a wyłącznie przeczytać jego manifest, to tak trochę krzywa akcja, myślę. Trochę mógłbym popracować nad tym, żeby więcej o nim wiedzieć, skoro tak go lubię. Więc no i coś trzeba będzie zorganizować, wiadomo, na okazję jego śmierci. Przesłać komuś może przesyłkę z prezentem. Nic nie mówię. W Minecrafcie, oczywiście. Ile kosztuje Guinness i czy jest lepszy od Tatry? Ten kosztował 6,90 w Żabce. Ale pewnie da się taniej dostać. Kiedyś stare dobre czasy kosztowało 5 zł, nie? Tak jest, oczywiście lepszy od Tatry. Wszystko jest lepsze od Tatry. Czy demony mogą być zaklęte w puszce? No, albo w kuferku, albo w pierścieniu. W wielu rzeczach mogą przedmioty nieożywione opętywać. To co wyszło? 14-17. Pierwszy było 14, więc już patrzę, co to było. Jak pisać wiersze, to jest dobry rozdział. To jest dobry rozdział, proszę państwa, aż ciszę. Bo ten akurat czytałem. I ten jest bardzo, bardzo dobry, bardzo informatywny. Tutaj trochę przytłumię. Dobra. I mamy jak pisać wiersze. Tyle tutaj wiedzy. Proszę państwa, oglądanie tego streamu to lepsze niż... Studia lepsze niż nauka, tutaj się dowiadujemy takich życiowych i takich ważkich rzeczy, porad, tematów. Na przykład jak pisać wiersze, teraz się dowiemy. O, moja zakładka tutaj. Długa historia. Jak pisać wiersze? Rozpoczynając pisanie wierszy, zależnie od tego, w jakim charakterze chcemy się przedstawić naszym przyszłym wielbicielom, mamy do wyboru trzy możliwości. Poety zrozumiałego, pierwsza, druga, poety niezrozumiałego, trzecia, poety dla dzieci. Dokonywanie ewentualnych zmian już w czasie uprawiania twórczości jest za wszechmiernie wskazane, ponieważ miłośnicy poezji są na ogół konserwatywni i niechętnie rezygnują z wyrobionego już poglądu na twórczość. Obojętne, swojego umiłowanego czy uprzykrzonego poety. Dziękuję, debilu. No to już mamy cel. Fantastycznie wypełniony. A myślałem, że już było policzone z marżą, ale nie. Mamy 101,1% celu spełnione. Decydując się na pisanie wierszy zrozumiałych, planujemy sobie trzy etapy rozwoju naszej twórczości. Pierwszy etap obejmuje naszą twórczość pamiętnikowo-sztambuchową. W tym okresie nie zaprzepaszczamy żadnej okazji pozwalającej nam na wpisanie 2, 4 i 8 wiersza do pamiętników i sztambuchów z okazji imienin, ślubów czy lub bez okazji. W przypadku braku takowych wykorzystujemy zastępczo a. księgi pamiątkowe na wystawach, w muzeach, galeriach i instytucjach oraz książki, skarg i zażaleń. B. ściany, drzwi, mury podpierające i odgradzające, płoty. Ozdabianie wierszy ilustracjami nie jest wymagane. Przyjmujemy następujący układ wpisu albo napisu. Pierwsza linijka, komu, co, z okazji, słowo do zrymowania. Druga linijka, kto przesyła, jak, tu przenośnia, słowo rymujące.
Ewentualne dalsze linijki, nie wnosząc już w zasadzie nowych treści, służą tylko do ozdobienia informacji zawartych w linijce pierwszej i drugiej oryginalnymi określeniami i porównaniami. Długość pierwszego etapu uzależniona jest od wieku i kondycji piszącego. Nie powinna jednak przekraczać 15 roku życia. W przypadku, jeśli decyzja pisania wierszy zrozumiałych zostaje podjęta w starszym wieku, można zaryzykować przyspieszony i skrócony okres pamiętniko-sztambuchowy. Super, dzięki Maurycy za grosik do grosika. Ostatnia cegiełka do tego wielkiego dzieła Preskocham Deborda. Cheers. Też kocham Deborda. Drugi etap obejmuje twórczość drukowaną. Czołowym organem staje się gazetka ścienna, zakładowa, jednodniówka. W tym okresie różnicujemy już naszą twórczość, pisząc wiersze A. liryczne, opiewające oczy koleżanki z zaopatrzenia, B. penegiryczne, opiewające zasługi kierownika działu, w którym pracujemy na stanowisku referenta, C. satyryczne, szydzące z deserów w stołówce, D. epos, sławiący nowe zasady, skracający obieg dokumentów i z miesiąca do 28 dni, i tak dalej, i tak dalej. Długość drugiego etapu uzależniona jest od tego, jak szybko zostaniemy odkryci. W szczególnie sprzyjających okolicznościach odkrycie nas może nastąpić jeszcze przed wydrukowaniem pierwszego wiersza. W wypadku szczególnie pechowych może ono nie nastąpić nigdy, nawet po naszym przejściu na emeryturę. Do odkrywania nas powołane są osoby urzędowe oraz ochotnicy. W przypadkach odkrycia rozpoczynamy trzeci etap naszej twórczości, mianowicie dokonujemy wyboru z dzieła. Aby dokonać wyboru z dzieła, winniśmy dysponować już co najmniej 15 wierszami, po to, aby było z czego wybierać. Wybór przesyłamy wydawnictwu i następnie, nie tracąc pogody ducha, czekamy latami na wydanie. Decydując się na pisanie wierszy niezrozumiałych, przystępujemy do kompletowania wyboru już od pierwszego wiersza. W początkowym okresie napotykamy trudności. W każdej chwili bowiem grozi nam jeszcze napisanie wiersza zrozumiałego. A liści, z czasem, w miarę nabycia wprawy, nie będziemy popełniać już tych omyłek. Jako poeta niezrozumiały unikamy wszelkich konfrontacji naszego dzieła z tak zwaną szerszą opinią. Odkrycia dokonujemy sami w odpowiednim czasie. W tym celu, w miarę sił i środków, bez zbytniego pośpiechu, sublimujemy sobie grono wielbicieli obojga płci, najlepiej ustosunkowanych w kwaterunku, gastronomii i kilku jeszcze innych instytucjach wyższej użyteczności publicznej, których, kiedy już do tego w pełni dojrzeją, wtajemniczamy w arkana naszej sztuki. Wtajemniczanie powinno odbywać się stopniowo, zwłaszcza w zimie i na wiosnę, mając na uwadze fakt szczególnie poważnego w tym okresie niedoboru witamin w organizmie ludzkim. W odróżnieniu od poezji zrozumiałej, w poezji niezrozumiałej każde prawo rządzące nią jest bezprawiem. Zaś jakiekolwiek pęta i rygory z samodegradacją. Każdy wiersz w tym etapie poezji, w tym typie poezji, winien rządzić się własnym prawem. Zaś wszystkimi wierszami rządzimy my, jako ich podmiot, orzeczenie i kropka nad i. Decydując się na pisanie wierszy dla dzieci, unikamy dokonywania wszelkiego wyboru. Wrodzony krytycyzm dziecka, połączony z powszechnie znanym na świecie hartem i odpornością, zwłaszcza polskich dzieci, dają nam do tego moralne, a szczególnie materialne prawo. Z drugiej strony, ograniczony zwierzostan i roślinostan świata poważnie ogranicza nasze możliwości inwencyjne, natomiast za rozwojem techniki, jak wiadomo, nie nadążamy. W odróżnieniu od dorosłych, dziecko interesuje się przede wszystkim nie treścią wiersza, ale morałem z treści wiersza wynikającym. Umysł dziecka nęka przede wszystkim niespokojne szukanie odpowiedzi na co najmniej 10 podstawowych dla niego pytań. Czy należy myć ręce przed jedzeniem? Czy kłaść się spać, kiedy matka każe? Czy uczyć się dobrze w szkole? Czy nie bić się z kolegami? Czy kochać rodzeństwo? Czy wpadać do wody, nie umiejąc pływać? Czy nie przeziębiać się i nie łapać kataru? Czy łamać nogę na ślizgawce? Czy bawić się w kuchni kurkami od gazu? Czy jeść niemyte owoce? Tylko ten poeta, który w sposób rymowany, to znaczy lepiej utrwalający się w pamięci, da dziecku w morale swego wiersza zupełnie szczerą i pozbawioną wszelkich niedomówień odpowiedź na wyżej wymienione pytania, zaskarbi sobie jego entuzjazm, wiarę w poezję, wieczną przyjaźń. W celu jak najbardziej racjonalnego uprawiania poezji piszących wiersze... Przepraszam. W celu jak najbardziej racjonalnego uprawiania poezji, piszący wiersze zrozumiałe, niezrozumiałe oraz wiersze dla dzieci winni przestrzegać następujących generalnych zasad. A. Pomysły na wiersze przyjść nam mogą do głowy w różnych miejscach i sytuacjach życiowych. Stąd bez względu na miejsce i sytuację musimy bacznie uważać w dzień i w nocy, aby jakiegoś pomysłu nie przegapić.
B. Pisanie wierszy schodkami poprawia efekt finansowy, ale nie w stopniu rozwiązującym wszystkie życiowe kłopoty. C. Linijka wiersza nie powinna przekraczać 10 przeciętnej długości słów ze względu na znormalizowane formaty papieru drukowanego. Przekroczenie tego limitu zmusza wydawcę do zastosowania formatu albumowego, co z kolei w księgarni skazuje tom na zapomnienie. Pisząc wiersze zrozumiałe, posługujemy się słownikiem poprawnej polszczyzny. Pisząc wiersze niezrozumiałe, słownikiem wyrazów obcych. Pisząc wiersze dla dzieci, już napisanymi wierszami dla dzieci. Pisać należy dużo wierszy, nie oszczędzając tematów, papieru ani siebie. W przypadku, jeśli dorobek nasz nie został przypadkiem uznany jako interesujący, nikt nie odmówi mu przydomka imponujący. A to również jest coś warte. Super. Jeden z moich ulubionych rozdziałów na pewno. Szczególnie z palącymi pytaniami dla dzieci. Czy nie bić się z kolegami? Czy jeść nie myte owoce? No mnie nurtowały te pytania do bardzo późnego wieku. Ulubiony polski zespół? Nie mam. Nie mam pojęcia. Nie słucham polskiej muzyki w ogóle. Więc I wouldn't know. Pewnie jakiś jazzowy, gdzie nie śpiewają, więc nie wiadomo, że jest polski. Już mogę z powrotem podgłośnić. No. Jest też dobry poradnik pisania wierszy w księdze parodii, właściwie. Tylko pytanie, czy zdołałbym go szybko znaleźć. Chyba nie. Chyba musi to poczekać na następny stream. Żebym dodał takie addendum, taką apokryfę do tego rozdziału o pisaniu wierszy, uzupełnił informacjami z księgi parodii. Plusy Guinnessa, śmieszna kulka w środku, minusy cena i smak. Chwilę, mamy tutaj doktora Napierałę gif, że znajdę cię i zablokuję. Guinness, świetne piwko, bardzo mi smakuje. Jeśli mają państwo okazję spróbować z nalewaka, to jest jeszcze lepsze. A jeśli mają państwo okazję spróbować drinka o nazwie Belfast, gdzie się bierze Guinnessa i się wrzuca do środka szklaneczkę ze zmieszanym Valentinesem i takim kremowym likierem, to też jest bardzo dobre i warto to spróbować. Szczególnie rekomenduję bar w Łodzi o nazwie Doki na Piotrkowskiej, który oferuje takie drinki. No dobrze. Więc bardzo mądre mamy informacje tutaj, jak napisać wiersze. Może teraz jakieś jeszcze przejrzę, jakie miałem faworyty, bo nie pamiętam już. A może pamiętam, że zerknę jeszcze, co tutaj było. Jak pisać małe formy literackie, pamiętnik, wiersze. Jak pisać wątek miłosny. Jak popełnić plagiat. Może jak popełnić plagiat przeczytamy. 23, to nie powinno być zbyt długie. Jak popełnić plagiat? 130. No, króciutkie. 138. Bo aż jestem ciekaw. Jakby ktoś chciał, wiadomo, napisać do szkoły coś, jakiś esej. Ja osobiście rekomenduję, jeśli zna się angielski, znalezienie artykułu po angielsku i tłumaczenie go na polski po prostu. I wtedy, jakby mechanizmy antyplagiatowe nie mają prawa tego znaleźć. No. Przynajmniej pierwszy akapit. Popełnienie plagiatów jest dziś rzeczą niesłychanie trudną. Nie dlatego, że plagiatów się nie popełnia, ale dlatego, że postępek ten, który ongiś był przedmiotem sporów, procesów, głośnych skandali, dających świetną okazję do wypłynięcia i stania się sławnym, dziś już przestaje być występkiem i rzadko kto trudzi się wszczynaniem sprawy o plagiat. Co więcej, jeśli autor ma czas i ambicje, aby przepisywać nie z jednego, ale z kilku autorów, a w dodatku troszcząc się o nienaganną formę stylistyczną własnego utworu, połączy jeszcze własnymi zdaniami zapożyczoną całość, ma on nawet poważne szanse zdobyć rozgłos. Co prawda, w odróżnieniu od autorów dzieł naukowych, pisarze, beletryści i dramatopisarze są o tyle szczęśliwszej sytuacji, że nie są zobowiązani podać na końcu dzieła wykazu tekstów źródłowych czy pomocniczych, w rezultacie czego powstaje plagiat bardziej autentyczny, czystszy i uczciwszy,
ale też krytycy, powodowani niezrozumiałą zawiścią w stosunku do autorów, miast pomóc koledze w piórze w zdobyciu, jeśli już nie sławy, pisarza, to przynajmniej sławy plagiatora, coraz częściej przemilczają ten fakt starannie, pisząc z reguły o przemożnym wpływie, uroku mistrza, odbiciu w naszej literaturze. Wszystko po to tylko, by nie pozwolić twórcy jakoś się wyróżnić. Nie zachęcając więc do popełniania plagiatów, jako do rzeczy nie mogącej się już dziś niestety wzbudzić czyjejkolwiek żywszej reakcji, podajemy kilka najprostszych sposobów skorzystania z przemożnego wpływu, uroku mistrza i odbicia się w naszej literaturze. Sposób pierwszy, świadczący o pełnym zachłyśnięciu się mistrzem, o jego wpływie absolutnym i bez reszty, wymaga od plagiatora maksimum pietyzmu dla plagiatowanego tekstu, zdecydowanego wyrzeczenia się jakichkolwiek własnych myśli czy zwrotów, które chociażby tylko przypadkiem mogą się wypsnąć plagiatującemu. W zasadzie zmianie podlega tylko sam tytuł oryginału, chociaż nie jest to regułą. W tej jednak dziedzinie pozostawia się już plagiatującemu wolną rękę. I dalej jest to... No, tyle wystarczy. Też dobry gościu. Czy na Discordzie jest... też jest tak oficjalnie jak na streamach? Tak, bardzo oficjalnie. Trzeba... mamy bardzo sztywny regulamin. Trzeba przestrzegać wszystkich zasad. Albo żelazna ręka moderacji ukróci takiego jegomościa. Totalny reżim tam panuje, adminofaszyzm, no i wymagana jest kultura wypowiedzi osobistej. Można spaść za niepoprawną interpunkcję, można dostać bana za błąd ortograficzny, więc stanowczo jest tak oficjalnie, a nawet bardziej jak na streamach. A jeśli szuka się specjalnie oficjalnego, czy takiego poważnego Discorda, to polecam Arriergarde, aksjologa, który wcześniej mi wpłacił, więc to jest paid product placement server aksjologa Arriergarda. Również link można znaleźć w ogłoszeniach na pańczynie. Jeszcze raz wątek miłosny, ale zobaczę, czy nie jest bardzo długi. Fajnie, jakbym zawczasu sobie to przeczytał, to bym mógł Państwu takie najbardziej pikantne fragmenty wybierać, ale wątek miłosny jest dosyć krótki, więc również możemy go podjąć. O. Czy to może... To może być zbyt złożone. Jest zbyt dużo... Bo... Autor tej książki ma skłonność do takiego bardzo wyczerpującego kategoryzowania. Pytam na poważnie, bo ja nie wyczułam sarkazmu. No to można wziąć wszystko, co powiedziałem i odwrócić do góry nogami. To by była bliższa prawdzie, bliższe prawdzie stwierdzenie. No i tutaj właśnie mankamentem tej książki, jeśli jakieś istnieje, jest to, że w czytaniu wychodzi to w miarę płynnie, ale w czytaniu na głos to można się pogubić. Starając się tak zrelacjonować na szybko. Ale pierwszy akapit przeczytam. Wątek miłosny winien stanowić tak zwaną osnowę akcji. W wątku miłosnym powinno uczestniczyć co najmniej dwoje, troje lub więcej, w zależności od rozmachu piszącego osobników. Przy czym na ogół trzymamy się, przynajmniej w pierwszym okresie naszego pisarstwa, zasady, że są to osobnicy płci odmiennej. W celu stworzenia wątku miłosnego niezbędne jest wprowadzenie osobników płci odmiennej w tak zwane związki. Związki winny być zróżnicowane lub geometrycznie, trójkąt, czworokąt, wielobok, fizycznie, wzrost, waga, objętość klatki piersiowej, materialnie, pensja, ryczałt, prace zlecone, gospodarstwo rolne do 2 hektarów i powyżej 2 hektarów, według wieku, przedpoborowego, popoborowego, emerytalnego itd. Im bardziej związki zróżnicujemy, tym ciekawiej będzie się potem czytać powieść. Przedmiotem wątku miłosnego, jak z samej nazwy wynika, winna być miłość. W zależności od charakteru związku, którym połączyliśmy osobników, miłość może wystąpić w dwóch kategoriach. Odczuwalnej i uprawianej. Miłość w postaci jak w punkcie A może mieć konsekwencje w postaci jak w punkcie B. Natomiast miłość w postaci jak w punkcie B nie musi mieć konsekwencji w postaci jak w punkcie A. No i tu się robi
skomplikowane, bo rozróżniamy cztery podstawowe kategorie scen erotycznych. Kategoria pierwsza nieprzyzwoicie, przyzwoite, kategoria druga przyzwoite, potem przyzwoicie, nieprzyzwoite i nieprzyzwoite. I no, i tu już bym się pogubił. Tu bym się pogubił, więc... Kurczę, nie wiem, jak taką formę przedstawić. Fajnie jakby to były takie krótkie, takie kąski, albo właśnie wybrane przeze mnie fragmenty, które mógłbym tak prawda, wyłożyć tutaj Państwu. No bo fajne to są i takie zabawne rzeczy, ale trochę wymagające do zrelacjonowania tak na żywo. I to jest, to byłby problem w Vademecum Grafomana, nie do końca w Księdze Parodii, bo tam są przeważnie albo wiersze, albo takie krótkie historyjki. ABC dobrego wychowania też pod tym względem by było, myślę, łatwiejsze. No. Niemniej dowiedzieliśmy się również bardzo wartościowych rzeczy. Jeszcze na odcinku czytałem, jak prowadzić dyskusję literacką. To też warto zobaczyć. Nie czytałem nic innego. A nie, czytałem Murakamiego dwie książki. Oprócz Kawki nad morzem, o czym mówię, kiedy mówię o bieganiu. Natomiast nie spodziewam się dużo po Murakami. Mi chyba nieprędko sięgnę po jakąkolwiek inną jego pracę. Jeśli kiedykolwiek właśnie, bo co mogę rzec? Nie podoba mi się ten styl. Zbyt blisko jest Young Adult. I też słyszałem, że wiele jego powieści jest bardzo zbliżone do siebie wątkami. Więc o ile nie wykluczam, że mogą być powieści lepsze i gorsze w jego dorobku, to po prostu nie spodziewam się, że mają takie wahanie jakości, żeby usprawiedliwić czas włożony w czytanie takiej powieści. Szczególnie, że zwykle to są powieści bardzo, bardzo długie. No ale... Dziękuję za donate'a oczywiście. Nie wiem, czy widział pan moją recenzję Kawki nad morzem, ale tam trochę się rozwodzę nad tym, czemu mi się nie podobała ta książka. A Nakręcany ptak też słyszałem, że to jest uważane za jedną z lepszych jego książek, ale tak jak mówię, nie może paść daleko jabłko od jabłoni, więc jeśli ten obraz Murakamiego, który mam w głowie, jest poprawny, a myślę, że mogę dobrze to uzasadnić, że jest, to nie spodziewałbym się wybitnych prac po nim. No. Proszę Państwa, jeszcze tutaj zobaczę, czy mam coś Państwu ciekawego do pokazania, jeśli chodzi o filmiki. Problem z filmikami jest taki, że nie oglądam aż tak dużo YouTube'a już. Więc i nie oglądam szczególnie treści o literaturze i filozofii zbytnio, booktuba żadnego, a tych filozoficzne eseje się czasami trafiają jakieś, ale też nic wartego skomentowania być może. Z tego też względu jedyny mój kontakt, jaki miałbym z treściami, do których mógłbym się jakkolwiek polemicznie odnieść, tak jak to robi na przykład Diego Lopez na jego streamach, to jest przez Państwa. Natomiast i już kilka mieliśmy oczywiście takich streamów, gdzie oglądałem przekazane przez Państwa treści. Natomiast no ode mnie niestety nie mam jak takich treści wybierać, gdyż po prostu nie mam z polskim na przykład YouTube'em nie mam kompletnie żadnej styczności. Więc tak się sprawa ma, ale zapraszam do sugerowania na przyszłość filmików, jakie chcą Państwo, żebym zobaczył na Discordzie, na pająki posting, to jeśli będzie to coś takiego gęstego, na tyle, żeby zareagować na ten filmik, to chętnie się odniosę. No i myślę, że dzisiaj taki krótszy trochę streamek zrobimy, trochę taki eksperymentalny. Ten format wypróbowałem z... Mam inne spojrzenie i mnie urzekła ta książka, niedługo zabiorę się za zatracenie i może uznam za jeszcze lepsze. No to
zależy na pewno, czego się szuka w literaturze. Na pewno była to książka poczytna i wykreowana w porządku sposób, pomyślana, skonstruowana, kompetentnie napisana, momentami też całkiem ładnie. No po prostu w moim przypadku to kiedy jest taka góra literatury, przez którą muszę jeszcze przejść i taka długa lista książek, przez które właśnie, które muszę przeczytać, książek, które podejrzewam, że będą lepsze, no to niestety ktoś jak Murakami, mimo tego, że Kawka nad morzem nie była książką kompletnie dla mnie nieprzyjemną, to czuję jednak się zobowiązany sięgać po te prace, które spodziewam się, że będą lepsze, będą stały na wyższym poziomie. Ale na pewno, a właśnie, taka komfortowa do czytania to jest książka na pewno. Wiele osób mi też mówiło, że to jest takie do siedzenia sobie, chillowania wieczorkiem, jak jeszcze deszcz pada na dworze czy coś, czy do czytania w pociągu, czy na wakacjach, że to są takie komfortowe książki, więc jak najbardziej dla relaksu, dla odprężenia. Fajna to może być praca. Ja w książkach szukam wręcz przeciwnie, żeby mnie nie odprężały, tylko stresowały. Tak w takiej literaturze gustuję, żeby jak najbardziej mi siadała psycha od nich. No. Więc tak się sprawy mają, proszę Państwa. Tak jak mówiłem, spróbujemy być może następnym razem z fragmentami z innej książki, bo mamy tych zabawnych książek jeszcze kilka. Miałem sięgnąć po cebulę, powiedzieć Państwu, że dalej jeszcze nie zrobiłem żadnego przepisu z książki Cebula, ale teraz mam nową fiksację. Otóż w Lidlu jest mięso mielone za 2,99 za 100 gram, więc teraz od zeszłego tygodnia już właściwie będę jadł jedynie mięso mielone wieprzowe na każdy obiad i wymyślę 100 sposobów na mięso mielone i będę tylko tym się pożywiał, jeśli chodzi o obiady, co bardzo polecam, bo to bardzo ekonomiczne i po prostu jeśli jeszcze się bulkuje, to super sprawa, takie tanie mięso i ryż też jest super tani, makaron, tyle przepisów, tyle po prostu możliwości, polecam serdecznie. Stream w konwencji Diego, tylko że z oglądania Emi. Dobra. Zobaczymy, co tam nasza kochana Emi ostatnio robi. Państwo nie wiedzą, kto to jest. To się zaraz dowiedzą. Oj. Taka booktuberka amerykańska prawdopodobnie. No i cóż. Cóż mogę rzec? To rozumie się samo przez się, myślę. Czy da się posortować? Da się pewnie. Co jest jej najpopularniejszym? A, tylko że to będzie po angielsku, racja. What first year English major has to read? Bookshelf tour. Dobra, okej, okay, to będziemy Bookshelf Tour, to trochę łatwiej będzie zrozumieć. Będzie, wyłączę muzykę. Zobaczmy, co tam w trawie piszczy. Co ta Emi nasza czyta. Co lepsze, gorsze, Steampunk czy Dark Academia? No cóż, jestem... No mam, muszę powiedzieć... Muszę powiedzieć... Myślę, że... Steampunk jest bardziej taki szczery, jakby fani steampunku nie pretendują do bycia czymś, w czym nie są. Coś mówi, to ją na razie zapauzujemy i pokażę Państwu mój wykres autorski, momencik. Powinien go mieć pod ręką, który właśnie odpowiada być może na to pytanie. Tak, tutaj go mam. Tak, tutaj. Otóż to jest wykres autyzmu w zależności od okresu czasu, do którego chciałoby się powrócić i żyć w nim. Więc jak widać tutaj normik, osoba bez autyzmu, się cieszy życiem po prostu i jest zadowolona z czasu, w którym żyje. Sure, że czasy może nie są najlepsze, ale...
że rzeczy nie są najlepsze, ale mogę się postarać uczynić jak najwięcej w życiu i uczynić życie znośnym i się cieszyć z tego. Więc to jest absolutnie taki bloomerska postawa, poziom autyzmu zerowy. Tutaj może przesunę. Natomiast jeśli chce się żyć w cyberpunk future, no to już trochę bardziej jest to sus dziwne, trochę ludzie marzący o wyprawach na Marsa i kolonizacji Księżyca, trochę i o właśnie jakichś cybernetycznych rozwiązaniach, latających samochodach, no to takie tego typu idealizm myślę, że jest usprawiedliwiany jakąś dozą autyzmu. No i na końcu mamy w przyszłości, mamy transhumanistów, którzy są bardzo, bardzo oddaleni, myślę, od postrzegania człowieka normalnego. Natomiast w drugą stronę by, prawda, nasza parabola się ładnie, symetrycznie odbijała, ale mamy tutaj taki spike, że powrót do XIX wieku jest szczytem autyzmu. No i potem kontynuuje to sobie normalnie, więc ja bym się plasował pewnie gdzieś tutaj, w czasach, do których chciałbym powrócić. Ciemne wieki, albo wczesne średniowiecze. No i potem rzymscy larperzy i greccy larperzy, myślę, że będą mniej autystyczni akurat. Tutaj powinno odbić jeszcze w dół trochę, po rzymskich larperach. I potem z powrotem idzie do Uga Buga, do jaskiniowców. To jest taki dosyć autystyczny larp, no a najbardziej crippling autism jest w Return to Monkey. Więc takie jest moje pokrótce zdanie na ten temat. Dobra, wracając do Emi. Co ona tam mówiła? I thought it would be the perfect time to get one more last little snapshot of how my bookshelves and this little space looks at the minute, and also because my jesteśmy na granicy, przepraszam Emi. Przepraszam, ale musimy. Dobra. Tak lepiej. Tu już jest IQ 84 Murakamiego. Trochę czerwona flaga, ale tutaj dużo jakichś pingwinów, to może tutaj też pingwiny. I am built upon of death. Nawet nie wiem, co to jest. O, jak ma bluszczyk, jakie fajne. Światełko, może też powinienem zrobić coś takiego. Pająki. Wow. Wow. She's just like me. Momencik. Emi confirmed. Match made in heaven. Też mam fajny świecznik. Emi. Hit me up. Mamy podobne świeczniki. Fajne. I książki. I się interesujemy książkami. To już czego chcieć więcej? Prawda, od dziewczyny. A świecznik ładny, lampka, super, lampka. Dużo takich, no to już są takie bardziej normickie, ale okej. Coś tam mówi. To jest o książkach, proszę Państwa, odcinek. Aha, co pije? To jest o książkach odcinek. Stópka. No to to jest poduszka z książkami. Dakimakura. Literacka. Właśnie, proszę napisać na czacie. Stop. Dobra. Proszę napisać na czacie, jakiego filozofa albo pisarza poduszkę Dakimakura chcielibyście Państwo mieć. Ja musiałbym się zastanowić, ale myślę, że Karl Marx jest dobrym kandydatem. Nie będę precyzował czemu. Ale dobra, cofnijmy, bo co tu się dzieje? I'm physically currently reading all of these books. Co? Trzy naraz czyta? To nie wiem. To nie jestem przekonany co do tej metody czytania trzech książek naraz. Chyba że Emi jest na jeszcze większym grindsetie niż my nawet i czyta trzy książki naraz. W sensie w trzech rękach swoich. Jednocześnie, tak jak no jest taki obrazek, jak taki gościu w metrze, czy to dwie książki, o tak, po jednej na każde oko, ale Emi czyta trzy książki, bo ma otwarte trzecie oko też.
To wtedy bym to szanował, a jeśli po prostu tak na zmiany, no to come on, skup się na jednej. Może ma podzielną uwagę taką bardzo. I może zapamiętywać takie. To jest odcinek o książkach. Może to jest Diagram of Different Spices. Wiecie Państwo, znają Państwo to uczucie, kiedy sobie siedzą Państwo w swoim pokoju, w swojej sypialni i myślą sobie, kurczę, jak się nazywał ta jedna przyprawa? Albo jakie, tak sobie myślicie Państwo, jakie są przyprawy? Nie muszą Państwo wstawać nawet, żeby sprawdzić na internecie, tylko patrzą sobie Państwo na ścianę i mogą sobie Państwo przypomnieć, a to był cynamon. No tak. Bardzo wydajne. Widzę, że ja szanuję już Emi za jej grindset pamiętania wszystkich przypraw, jakie istnieją, bo jest ich oczywiście 12, a wszystkie inne przyprawy to tylko mieszanka tych 12, tak jak jest z tymi, z podstawowymi substancjami Arystotelesa, prawda? I just thought it was really, really kind of cozy and very fall and autumny, and I really loved it. I actually just took very fall and autumny. So that's where that came from. Powinna kolorować te liście na żółto i na pomarańczowo, jak nadchodzi jesień. Albo no, ale ciekawe właśnie, czy zdejmuje to na inne pory roku. O, to jest fajne. Rilke, Book of... Chwilę? Jest, dobra. Deklamacja. My life is... Nie, dobra. Jeszcze raz. Jeszcze drugie podejście. My life is not the steeply sloping... My life is not the steeply stopping... My life is not this steeply... Jeszcze raz. My life is not this steeply sloping hour through which you see me hasten on. I am a tree standing before my background. I am but one of many of my mouths, the one that closes before all of them. I am the rest between two notes that harmonize only reluctantly, for death wants to become the loudest tone, but in the dark interval they reconcile tremblingly and get along, and the beauty of the song goes on. Rilke, The Book of Hours, piękne. Nie wiem, czemu mnie tak rozwalił początek, ale piękny wiersz, też chciałbym go mieć na ścianie, czemu nie? O, właśnie nadrobię tutaj Państwa odpowiedzi. Komputer nie wytrzymuje oglądania wideo. A, laguje, no cóż. Przepraszam. To się teraz załadowało, a właśnie, zmniejsza jakość po prostu. No, nie wpadłem na to. Teraz w 240p będziemy oglądać po prostu. Cyberpunk jest dla ludzi, którzy bawią się w krypto, a steampunk dla ludzi, którzy wstępują do PPS i chodzą w kaszkietach. No i gorzej też. I można głębiej też wejść w to. Widać, że Emi nigdy nie czytała Tysiąca Plotu z Wolniewiczem Dakimakure. Z szanownym, z najprzewielebniejszym profesorem Bogusławem Wolniewiczem. Dakimakure z Heideggerem to będzie jak portret Stalina Ożiszka. Również bardzo stylish. Z Mishimą. O, to jest dobra odpowiedź. Hell yeah. Kurczę, dużo tutaj memów mi się nasuwa, które mam gdzieś zapisane, za długo by było ich szukać teraz na wizji. Mam mem o hierarchii fascist aesthetic i tam shirtless Mishima jest bardzo wysoko. Mosley też na przykład jest wysoko. Dakimakura z Mosleyem, to by było coś. No, w każdym razie wracamy do grind setu Emi w 240p tym razem, żeby nie ścinało. Można by pomyśleć, że gdyby lubiła tak ten wiersz, to by go zapamiętała i nie potrzebowałaby go wieszać na ścianie. To jest okładka książki? Nie załapałem. Jisk? Nie słyszę. Classics? Chronological order? Classics. W sensie, dobrze, że nie jest kolorami posegregowane. To jest zaleta, ale chronological order.
byłby najpierw pierwotnie byłem fanem alfabetycznego sortowania książek, ale potem skłoniłem się bardziej do tematycznego, a potem skłoniłem się do chaotycznego po prostu. Tutaj mam moją angielskojęzyczną literaturę z wydawnictwa Vintage, Penguin chyba. Nie, Vintage Classics, jakieś tam. Potem mam z jakiegoś powodu literaturę japońską, a potem mam losowe rzeczy. How to Win Friends and Influence People, Ciorana, Antoni Winogradów, Potępienie Paganiniego, Tolstoj tu jakiś leży, ABC Dobrego Wychowania. Tutaj jest półka losowa i właściwie każda półka jest w tym stylu, że zaczyna się z jakąś myślą, z jakąś koncepcją, a potem ewoluuje w kompletny miszmasz, taki właśnie Salmagundi. I ja lubię to, po prostu jeśli się ma biblioteczkę i jest się faktycznie rzetelnym intelektualistą, to się pamięta po prostu każde miejsce, gdzie co jest. I jak tylko się myśli o jakiejś książce, chce się komuś pokazać, to od razu cyk, prosto z półki się wyłapuje jak ten, jak niedźwiedź łososia z rzeki wybiera. Natomiast osoba, która segreguje swoje książki chronologicznie czy alfabetycznie, to istnieje sugestia tego, że nie wie, co gdzie leży i musi tak odnajdywać, prawda, orientować się, więc ja też bym rekomendował po prostu jak największą losowość, jak największą dysharmonię w układaniu książek, żeby też odczytywanie półek, jak ktoś w gościach tak śledzi wzrokiem po naszych półkach, było takie zaskakujące i tworzyć takie zaskakujące powiązania, na przykład nie wiem, antychrysta niczego trzymać zaraz przy Biblii, czy coś takiego. I takie właśnie ciekawe konszachty, żeby między tymi książkami wyglądały. Dobra, wyślę potem, jak będę pamiętał. Będę pamiętał. Dobra, więc od razu mi się nie podoba już ta... To w ogóle ten odcinek trwa 48 minut, więc musimy go oglądać na 2x speed. Kontynuując. Modern classics and then adults kind of literary fiction that starts to be arranged alphabetically once we get to here. And then kind of at the beginning of the shelf right here, I have loosely historical fiction, but I kind of segmented it off into ancient historical fiction because I weirdly have lots and lots of like ancient Greek, Roman, and Egyptian stories. And we have later historical fiction and stories that I set kind of in the past and aren't adult fiction. This entire shelf is fantasy. And then down here we start into dark academia and then just dark murder mysteries, thrillers. This entire shelf is young adult, and then there's a little bit of young adult down there, and then it goes into... Ma całą półkę dark academia? I pod spodem jest zaraz young adult, w sensie doceniam sortowanie tymi tierami, że u mnie jest tak samo, że im wyżej na półkach, tym jest ambitniejsza literatura. Na najwyższej mam filozofię, potem klasyczną literaturę i schodzi to w dół, aż na samym dole mam fikcję gatunkową. Ale dziwi mnie to, jak można wykoncypować całą półkę książek Dark Academia. Czy to jest literally genre, czy ja czegoś nie wiem? Czy ludzie specjalnie piszą, chyba powiedziała jakieś crime mystery, to by trochę więcej sensu miało, ale czy Dark Academia się jakoś implicite wiąże z mystery crime, drama, coś tam? No ale chyba lead, chyba Emmy confirmed lead intellectual, skoro ma tyle historii ze starożytnej Grecji i Rzymu, no tylko można przyklasnąć temu, aczkolwiek kontynuujmy, bo to, co było na plus z tej greckiej literatury, czy to gdzieś tutaj było, to jest na minus z tej książki z Young Adult i fantasy. Middle grade, non-fiction, and then the two bottom black shells that I have here are classical studies, and they go from Egypt to Greece to Rome, hopefully mostly chronologically in those ancient periods. So let's get into classical the actual book. Alright, so starting at the very beginning, I also have just like twinkly lights all over my bookshelf. All of my classics are arranged chronologically, and the first shelf on them is because I kind of like to see the patterns and trends and what develops over time. It kind of helps too with how things relate to one another, where certain trends arise, and how people kind of play off of one another in the literary world, I guess. So let's go through them all. Also, most of my classics are pretty much all scripted, so none of them really match. I also wanted to show you my favorite per each shelf. So the very first book, I guess kind of the oldest I have on here, is still Beowulf, and then we go to Arthurian Legends with the Quest of the Holy Grail. This is around the Parandowskiego? Oldest I have on here is... Bo też ma taką maskę, oldest no. I have on here is still Beowulf, and then we go into Beowulf, Arthurian dobra. Legends with the Quest of the Holy Grail. This is a really nice edition of Dante's Inferno. There's some illustrations, and it's a bilingual edition too. This thick one is very cool, Evan Spencer. Haven't yet read all of it, but someday. And then we move into my little Shakespeare collection. So I gave these to the Living Names, because I'm going to so much. And then this is my collection of the Shakespeare Folgers Library. So I have 12 Night, Macbeth, The Merchant of Venice, and A Midsummer Night's Dream. Out of these, I so far read 12 Night, A Midsummer Night's Dream, and King Lear right here. And then we have King Henry VIII, and the rest of them I have not yet read. So I'm really looking forward into completing reading all of my Shakespeare. Paradise Lost, which I loved so much, and I just Jakie ma tutaj
Szekspir, w sensie tam renesans, barok, kiedy tam Szekspir pisał, no, jakiś tam pośrodku wiekach. Ja używam terminu wieki średnie dosyć inkluzywnie, to po prostu wieki, które są w środku, pomiędzy teraz a starożytną Grecją. Nowożytność trwa 150 lat, I guess, w moim pojęciu. To muszę przeczytać w sumie. W takim razie Emmy, jednak confirmed. Lead, Elite person, certified. Być może nawet potencjał, żeby być pseudo-pseudo. So way at the back though, we also have a little kind of retelling and the life of Phantom, so it's just Phantom, which is by Susan Kay, and then right here we... Zryta bania już, że widzę I am built i prawda mind feels in the rest. We have my very, very old built for, edition of the same book, which I just love so much. So that's in there. And then we start with this edition of Phantom, which is the Vintage Heroes and Villain edition. Fajnie, it has fajnie. A little quote on the front. Też tak myślałem, żeby, w sensie może nie akurat z takimi plain okładkami, ale kilkoma okładek takich ładnych, że chciałbym je móc właśnie eksponować tak w stronę oglądacza, bo tak grzbiet jest taki nieimponujący, ale okładki są bardzo ładne. No i tak połowicznie mi się to udało zrobić. Copy in Korean. Bardzo również doceniam pseudo-pseudo grańce. To jest po prostu zamawianie książek w obcych językach, których się nie zna, żeby larpować jako erudyta. Bardzo to jest punkt dla Emmy. Nie spodziewałem się tego. Start with the little portraits on the end. We have Charles Dickens on the cover of Great Expectations. I absolutely adore this artwork so, so much. This is by the beautiful and talented Carolyn, who is one of my best friends. I will leave her Etsy shop down below because she makes so many of these authors on the page prints, and they are so, so wonderful. You can use them as bookmarks or anything, but I got Charles Dickens, and then, of course, I also got Leo Tolstoy on the cover of Anna Karenina. The two of us actually have some very, very exciting plans in the future. That is all I can say at the minute. I just think they're so, so stunning. It works out perfectly. To jest, to jest cała Anna Karenina? Their books. So, right into 18... To może napisana taką... robaczkami. To był Koran? Zasłoniła akurat. Moby Dick, tak? Kurczę, muszę jakość poprawić, bo nie, nie mogę się rozczytać. Moby Dick, no. Też mam Moby Dicka. Emi, zobacz, tyle nas łączy. Też mam Moby Dicka tutaj, tylko ona ma ładniejsze wydanie. Kurczę. Putting me to shame. No, a! Mi się spadło wszystko z półki. Kontynuując, z powrotem wracamy na 240p grindset. Co na razie Państwo myślą o tej półce? Jestem ciekaw Państwa opinii tutaj. Wuthering Heights, Family Bronte. I absolutely adore this book. I'm so due for a Wuthering Heights, to też muszę przeczytać. Mam takie rozpadnięte wydanie, więc kartki wypadają trochę. A, to jest pełna. We have the old Curiosity Shop, which I think is his fourth novel, maybe. We have Będzie some Bronte sisters. Jedna po drugiej szła. I have another edition of Wuthering Heights because this is ludzie to oglądają? Penguin English Library edition. Pół miliona ludzi to obejrzało w całości. Pewnie nawet nie na Two Times Speed. I słuchając jej faktycznie. No, doceniam, nie wiem, czy Grindset bardziej doceniam jej, czy widzów. Co to jest? Fajna okładka. Penguina. Cofnij. 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 To jest cała ruska, co ma? Cofnij. By Walt Whitman, which I loved as well. Walt... We have Cracked Poems. Za szybko mówi. And Dickens again with David Copperfield. We have Leaves of Grass by Walt Whitman, which I loved. Leaves as well. Of Grass. We have Cracked Poems. Okay. Emily Dickinson. We have Tale of Two Cities again in this edition. Great. Co tam ma Rosjan? Naszych. And then we move into a lot braci of Słowian. I mean, we have a lot going on in Russia right now, but we get a lot of good literature out of it because we have Crime and Punishment, Fathers and Sons. We have The Idiot. This is probably the book I'm most excited to read on the shelf, which is War and Peace. The się odnosiła do obecnej sytuacji. Też o Emmy też mam na półce Wojny i Pokój, też nie przeczytałem. A to już jest Brazylia. To nie było, to z Rosji ma tylko taki ogryzek tego, tej półki. No, gdybyśmy sobie pogadali z Emmy, to by mi polecił dużo Gabriel Rosyjskiej i
literatury, to rzecz pewna. Co to było? A, ten Dorian Gray? Oscar Wilde. The first one we have is The Selected Letters of Oscar Wilde. Moving on from there, we have Dr. Jekyll and Mr. Hyde. I love this trend of these years because there's so many spooky, spooky stories going on. So then we have a few other of Oscar Wilde's books, as well as The Island of Dr. Moreau, which is my favorite. Of poetry, it is just stories of God. I love it. And then just going along, I have more selected poetry, his new poems, a big book of poetry, and the book of images. So that is my collection so far. I'm sure it will grow more as well. Someone asked me what my favorite shelf was on my bookshelf, and honestly, it is this one. I just love so many of the books on here, and I know so many of these are like 5-star predictions for me. So this is my favorite shelf. Now I'm gonna remove Little Pumpkins. All right, so my favorite books on the shelf are 100 Years of Solitude. This is like the best book I've ever read. It is amazing, literally every single one. Jak Emi poleca, to trzeba przeczytać. I also love Autobiography of Red by Anne Carson. Troszkę laguje. Kurczę, już tutaj zmniejszyłem. No nic. Będę relacjonował, co będę powtarzał Państwu. Bo zwykle jeśli laguje obraz, to przynajmniej nie laguje audio. Więc można się połapać, o co chodzi. Ale tak, jeśli Emi mówi, że najlepsza książka, jaką czytała, to 100 Days of Solitude, to ja byłem nieco zniechęcony po zapoznaniu się z fragmentami. A jeśli Emi poleca, to pewnie przeczytam wkrótce. These are two books I've been able to read this year, and I just adore them. They're so good. And then probably to make the top three, I would say Cloud Atlas by David Mitchell. I adore this book with my whole heart. It is absolutely such a gorgeous novel, so much going on. So these three together are definitely my favorite books on the shelf, although I have many more. All right, so just to go through it, we have The Master and Margarita. I'm not even going to try and tell you what my most anticipated read on the shelf is, because they're literally all of them. Like, all of these I'm dying to read. The Master and Margarita is no different of a story. So a lot of these are unread, and I am just like, oh, I just want to read them so badly. Anyway, we have The Sailor Who Fell from Grace, Who is the Sea, The White Sargasso Sea. Najlepszej książki do tej pory na półce. The Sailor Who Fell from Grace, the Sea. Nie przeczytałam. We have two Angela Carter books. This is really high up, The Bloody Chamber and other stories. Along with The House of the Spirits, because I've heard it's so similar. Marszałek Świniarz. Odpowiadam, Weebs Out. Nie ma czegoś takiego jak dojrzała manga, ani dojrzałe anime. Przykro mi. Całe medium jest skazane na pośredniość i infantylność. Przykro mi, że muszę być tym heraldem tej wieści, ale to niestety prawda. Pożyczyłem ostatnio Wademeku Grafomana i w sumie nic się nie dowiedziałem ciekawego. No ale wiesz, czy jesteś już zaawansowanym pisarzem, czy dopiero początkującym, bo to jest dla takiego początkującego pisarza, takiego świeżaka i to jest taka instrukcja, jak się wybić na rynku. Więc dopóki nie stwierdzisz, że wiesz, nauczyłeś się czegoś z tej książki i dopóki nie zastosujesz jej zasad w życiu, ażeby zapoczątkować swoją karierę, to nie będziesz wiedział, czy się nie dowiedziałeś z niej niczego, czy czegoś być może. It looks like I've read Handmaid's Tale, but I have not. I found this thrifted, and yeah, I still haven't read it. I know, I've not read any of Atwood's novels. So, Perfume is really, really high up there. A few of these, these two books, Nervous Conditions, and here we are, a small place. Specyficznie tak ułożona, że się składa z nieprzeczytanych książek. To też szanuję. Ja raczej mam tendencję chowania swoich nieprzeczytanych książek wśród książek przeczytanych, żeby móc tak pokazywać, no, na tej półce jest dużo przeczytanych, większość przeczytanych, i nie wiadomo, których nie przeczytałem. Więc tworzę to taką aluzję, że wszystkie przeczytałem. Natomiast kreowanie całej półki, ustawianie całej półki nieprzeczytanych prac ma swój mankament, aczkolwiek jeśli ma się dość pewności siebie, to można to sprzedać jakoś. Po prostu nie wspominać, co się czytało, a co nie. Czyli tutaj publicznie połowie miliona ludzi mówi, że tych książek nie czytała. Ja bym postąpił odwrotnie i właśnie powiedział, wszystko na tej półce przeczytałem. Is a really great Strange Tale along with Arcadia is a play. I loved it. The Memory Police and the God of Small Things. I recently got these as well. They were gifts. Thank you guys so much. I've heard this one is breathtaking and heartbreaking. What has I got? Because I really want to get into a short story. You guys know I adore magical realism, and this shelf just screams magical realism to me. Whoa. And it's so fascinating and so cool. I know these are pretty much all considered modern classics, but I cut it off at, I guess. Emi by polubiła moją książkę. Trel w koronie. To też jest magiczny realizm, Emi. Let's get in touch. Autobiography I read, but mostly Borges, because Autobiography is 1998, so that's just kind of where I cut it off. But then we move into Anne Carson's collection, of which I have three books here. Autobiography of Red is definitely my favorite, hands down.
we have the remains of the day, which I'm dying to read, before the coffee gets cold, which I'm dying to read, and the dream house, which I'm dying to read. So all of these are just such beautiful, beautiful books. Another of my favorite authors is David Mitchell. I adore, adore, adore his work. Clamor still remains my favorite novel of his, but Ghostwritten is extraordinarily beautiful and wonderful as well, so I recommend that. And then I have this big edition of The Bone Clocks. Moving into Murakami and this weird Victorian bottle liquid candle that I still have yet to light. I've had it for years. We move into my little collection of Murakami, which is also collection shelf, Murakami. But After Dark is where I recommend kind of maybe starting with him because I think it's a really good place and it is such a good book. Oh my gosh, so good. We have 1384, his masterpiece, an extraordinarily large book as well. Masterpiece. On the Shore, The Wind of Bird Chronicle, which is incredible, and colorless Zoro Tazaki and his Years of Pilgrimage. Kurczę. Słyszałem, że jest beznadziejny. IQ 84. The books that are on the shelf. All right, so this shelf is kind of where the literary fiction ends. To można podać pod wątpliwość zdanie wzięte z Forczana. Skoro Emi mówi, że jest incredible, no to raczej Emi zaufam. Maybe the book thief. I have loosely historical fiction in alphabetical order, and this is tutaj schodzimy order. Już do because I refuse to relinquish my hold on the spooky season. All right, so we have one lonely Murakami book, Norwegian Wood, which I've read years and years and years ago, probably like 6 years ago. So I'm due for a reread. These books here, I'm also dying to tutaj read. Tutaj schodzimy, schodzimy w takie czeluści literatury, która o której nie będę nic wiedział, nie będę nic mógł powiedzieć o niej. Więc fajnie, ale to już mojej wartości dodanej żadnej nie będzie z tego odcinka. Have the Egyptologist, which I'm really interested in tutaj reading, which I'm really thinking of this book. And then honestly, you guys get into some sillier books because we have murder mysteries set in ancient Rome, along with weird stories about Roman soldiers, and we have Wilbur Smith's Fair, and this strange copy, which is called The Nightlife of the Gods. Historical books. Moving on to this, I highly recommend myślałem, że ma całą półkę, prawda, starożytnych Greków, wypełnioną, prawda, Platonami, jakimiś tam Arystotelesami. A wygląda na to, że to są powieści kryminalne osadzone przypadkowo w starożytnej Grecji czy Rzymie. Planuję spotkanie z fanami. Mam nadzieję, że jesteś, panie marszałku, na serwerze Pajęczyna, gdyż organizujemy zlot pająków w maju, na majówkę. I tam będzie spotkanie i będzie dużo więcej atrakcji niż tylko samo spotkanie. Więc polecam się zainteresować tym wydarzeniem i dołączyć, bo niedługo zamykamy zgłoszenia, bo się 22 osoby chyba zgłosiły i no tyle nie pomieszczę po prostu w mieszkaniu, więc pewnie się część wykruszy, ale no dużo jest chętnych, więc w Gdańsku na początku maja tak planujemy spotkanie. Dobra, proszę państwa, ciekawy odcinek. Emi, dużo dobrych książek. Z tego co wygląda na to, że dużo też gorszych książek, ale no nie będę o Young Adult i Fantasy się wypowiadał, bo nic tam nie wiem o tym. Przynajmniej wiem, żeby się trzymać z dala, to wszystko co trzeba wiedzieć. Ale taki przyjemny odcinek, ja bym dał mu lajka. Na pewno fajnie było Emi posłuchać, tylko no mogłaby popracować nad dykcją i taką trochę powolniejszą wypowiedzią, żeby wolniejsi widzowie jak ja mieli czas załapać wszystko, co mówi, co ma do przekazania. Ciekawa metoda po prostu wymieniania książek jedna po drugiej, żeby nakręcić 50-minutowy odcinek, który potem pół miliona ludzi obejrzy. Może bym też spróbował zrobić coś takiego i mówił na przykład: tutaj mam książkę Niczego, Genealogia moralności. Bardzo mi się podobała i dużo z niej wyciągnąłem. Tutaj mamy książkę Niczego, ten Antychryst. Bardzo fajna książka, bardzo mi się podobała. Dużo z niej wyciągnąłem, taka fajna, krótka do poczytania. Potem mamy książkę Niczego, Tak o życiu Zaratustra. Super książka, jedna z moich ulubionych, Niczego, bardzo polecam. Potem mamy Narodziny tragedii, Niczego, oczywiście. No i tak by było. Całą półkę mam oczywiście Niczego. Niczego innego nie czytam jak Niczego z filozofii. To jest mój trademark. No, ale myślę, że fajnie było. I akurat leci największy banger z albumu, więc podgłośnie. Mam nadzieję, że nie spadnie mi ten, w sensie nie stracę monetyzacji za ten odcinek, za tą całą muzykę fajną, którą puszczam. No, ale to będzie tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się państwo dobrze bawili i dowiedzieli czegoś pożytecznego z Fademekum Grafomana. Następnym razem wymyślę jakąś gierkę z widzami. Widziałem, że na Discordzie Pajęczyna postowano jakieś... To nie jest Chińczyk, tylko to jest
Royal Game of Ur. I być może kiedyś graliśmy w szachy z widzami, ale teraz mi się szachy znudziły. A jeszcze nie zaprogramowałem Kriegsspiela online, co będzie kolejnym projektem. Nie wiem na jaki czas, ale chcę to kiedyś zrobić. Więc może jako taki to bridge the gap, taki pośredni, będzie Royal Game of Ur grane z państwem. Więc stay tuned. To, by the way, to nie jest największy banger z tego albumu. Nie wiem, czy już leciał. A to jest. Okej, okay, pomyliłem się. To jest Madzia Kadziaka, najlepszy kawałek z tego albumu. Będę się żegnał. Życzę państwu miłego piątkowego wieczoru. Pożytecznego, pomyślnego, relaksującego i udanego weekendu. I żeby mieli państwo okazję się rozerwać w ten weekend, prawda? Nie tak jak dzisiaj tu ze mną, tylko siedzimy i mówimy o książkach, prawda, jakieś przegrywy. No ale tak potańczyć, wyjść może, zobaczyć się z ludźmi. Nie ma co czekać na okazję, trzeba samemu stworzyć okazję. Dokładnie, to jest moje przesłanie na dzisiejszy wieczór. Więc tak, żegnam się, signing off. Do następnego razu, odcinek za parę dni będzie o Wannabomberze. Więc pozdrawiam.